Preset obywatelski. Tych czterech panów, których widzimy, to są ci oligarchowie, PiS, o, ci oligarchowie rosyjscy, o których wiemy, że mają powiązania z PiS. No tych oligarchów pewnie znalazłoby się więcej. Konstantin Małofiejew też pośrednio jest powiązany. Konstantin Małofiejew, o którym mówiła Klementyna, no bo wspiera Ordo Juris, które swoimi kadrami zasila reżim PiS w Polsce. Kadrami i swoimi pomysłami. Przerażającymi, takimi jak zaostrzenie zakazu aborcji w Polsce. Ale tu mówimy o tych, którzy mają związki bliższe. Ten, zacznijmy może od, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, od tego, który jest po prawej stronie na dole. Ten pan z półotwartymi ustami to jest Liew Kwietnoj. Ten obok niego po lewej stronie na dole to jest Andrzej Skocz. Po lewej stronie, na górze, ten z, z czerwonym krawatem na szyi, to jest Alisher Usmanow, patron Kwietnoja i Skocza. No, a ten ostatni na górze, po prawej stronie, to Michał Friedman. Ci pierwsi trzej są związani przede wszystkim z Antonim Macierewiczem, a Michał Friedman jest powiązany z Mateuszem Morawieckim. No i kiedy minister Kamiński ogłosił, że zwalcza w Polsce rosyjski kapitał, firmy z rosyjskim kapitałem, zwalcza oligarchów, to postanowiłem sprawdzić, jakich oligarchów poddał sankcjom. No i szukam lwa kwietnoja, tego, który jest na dole po prawej stronie. Nie ma go na liście sankcji ogłoszonych przez ministra Kamińskiego. Szukam Andryja Skocza. Nie ma Andryja Skocza. E, szukam Alishera Usmanowa. No nie ma Alishera Usmanowa. No najwyraźniej oligarchowie powiązani z PiS są traktowani jakoś specjalnie. No e, pomyślałem sobie, to w takim razie Michaiła Friedmana też nie będzie. No ale patrzę, jest na liście Michaił Friedman. E, zdefiniowano go tam, opisano go, wpisano go na tę listę jako osobę niepożądaną w Polsce. Czyli Friedman nie powinien do Polski przyjeżdżać. No dobrze, ale co z tym kapitałem? Czy jakieś firmy, w które Friedman inwestuje, które są z Friedmanem powiązane, a takich firm można w Europie zliczyć sporo, czy, jakieś, czy któreś z tych firm znalazły się na liście? I tak szukam, szukam, szukam na tej liście. Szukam firm związanych z Friedmanem i poproszę skan numer 6. Znalazłem. Znalazłem na tej liście firmę związaną z Michałem Friedmanem, tak tutaj jest napisane, firmę Maga Dystrybucja 2. To jest ten skan, który widzimy, to jest fragment listy ogłoszonej przez ministra Kamińskiego, listy podmiotów, które podlegają sankcjom w związku z najazdem Putina na Ukrainę. Czytamy, że firma Maga Dystrybucja 2, spółka Zo, jest pośrednio kontrolowana przez Michała Friedmana. I tutaj czytamy, czemu, ją, czemu poddano te firmy Zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych. Zakaz udostępniania podmiotowi bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych. Zakaz świadomego i umyślnego działania, umyślnego udziału w działaniach, w których celem jest, lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych poprzednio, czyli tam, zamro czyli, czyli ominięcia zamrożenia i zakazu udostępniania środków finansowych. No i wreszcie wykluczenie też tej firmy z przetargów. No dobrze mówię sobie, no mała rzecz, a cieszy może jednak ten minister Kamiński nie jest taki zły, skoro choć przynajmniej jedną spółkę powiązaną z Friedmanem wpisał na listę sankcji, no oszczędził innych oligarchów, no ale Friedmanowi przynajmniej jedną spółkę tymi sankcjami. Objął. No, ale e, jestem człowiekiem e, upartym, mam taką wadę i postanowiłem sprawdzić, jak to dokładnie z tą firmą Maga Dystrybucja 2 jest. Poproszę o skan numer 7. Zajrzałem do, ser, do serwisu Rejestr IO, opartego e, na Krajowym Rejestrze Sądowym. Tam jest też, są podani beneficjenci rzeczywiści, czyli ostateczni właściciele. Ostateczny właściciel, beneficjent rzeczywisty to jest ktoś, kto przez jakąś piramidę sznureczek, łańcuszek firm kontroluje jakąś firmę. Trochę tak powiedzmy sobie jest firma A, która należy do firmy B, która należy do firmy C, a firma C należy do pana X i ten pan X jest właścicielem ostatecznym, czyli beneficjentem rzeczywistym tej firmy. I czytam tutaj, że Michał Friedman jest beneficjentem rzeczywistym firmy Maga Dystrybucja 2. No dobrze, mówię sobie, wszystko się zgadza. Ale potem czytam, że maga dystrybucja 2 należy do spółki MAGA Foods. No dobrze, to jeżeli Friedman jest beneficjentem rzeczywistym MAGA dystrybucja 2, to znaczy, że kontroluje maga dystrybucja 2 przez spółkę MAGA Foods, bo ta spółka MAGA Foods jest jedynym wspólnikiem. Więc musi być częścią piramidki Friedmana, skoro na końcu jej jest Friedman. Mamy tutaj to na tym skanie, który przedstawiam. Pan Friedman jest na górze, jako beneficjent rzeczywisty, jako jedyny wspólnik jest, spół jest spółka MAGA Foods. No dobrze, to w takim razie, dla, czy ta spółka MAGA FUC? No chyba też powinna być na liście ministra Kamińskiego. Co, co z tą spółką MAGA FUC? Szukam jej e, w serwisie Rejestr IO i poproszę o kolejny skan, skan numer 8. A tu się okazuje, że ta spółka. Ma beneficjenta rzeczywistego, ale nim jest ktoś zupełnie inny. Erik Peter Brass. E, jedynym wspólnikiem jest spółka Signature Foods Belgium, czyli spółka belgijska. I, e, a tutaj jej właścicielem jest Erik Peter Brass. No ale zaraz. Tym właścicielem, ostatecznym beneficjentem rzeczywistym powinien być znowu Michał Friedman. No jak Michał Friedman może kontrolować spółkę poprzez firmę, która nie należy do Michała Friedmana? No, e, i zacząłem szukać e, informacji w internecie. I co się okazało? Poproszę o skan numer 9. Najpierw e, e, na portalu orekstrukturyzacji.pl w wersji anglojęzycznej przeczytałem, że MAGA FUC e, została poddana sankcjom, chociaż nie ma żadnych związków z Rosją w tej chwili. A 200, i że z powodu tych sankcji 200. E, osób straci pracę w tym liczni Ukraińcy którzy w tej firmie pracują. Firma faktycznie pośrednio należała przedtem do Michała Friedmana, ale działający w Belgii Holender Erik Bras wykupił tę firmę z rąk Michała Friedmana, gdy dowiedział się, że szykuje się kolejna napaść Putina na Ukrainę. To oczywiście brzydko, że pan Bras miał wcześniej jakieś związki z Putinowską Rosją, nie powinien był mieć, no ale dobrze zrobił, że się z tego wykupił, z tej zależności od Friedmana. I czy my mamy go za to karać, jak również tych Ukraińców, którzy tam pracują? No ale dobra, to jest jeden artykuł. Zacząłem szukać dalej. Poproszę o skan numer 10. Znalazłem artykuł w Pulsie Biznesu. Widzimy go już na ekranie. Tutaj Piotr Pawiński, prezes firmy wyjaśnia, że firma należy do holenderskiej grupy Signature Foods. Jej faktycznym beneficjentem jest Holender Eric Brass. Tu dodam, że dzisiaj mówiłem o tej sprawie też w TOK i się przejęzyczyłem, powiedziałem, że Belg to nie Belg, to Holender, aczkolwiek kontroluje polską spółkę przez belgijską spółkę. I czytamy tutaj, że część akcji tej spółki Signature Foods należała do funduszu Pamplona, który należy między innymi do Michała Friedmana, ale zaraz po napaści na Ukrainę, Eric Brass podjął kro kroki, by wykupić udziały z rąk rosyjskiego, Oligarchy. Z innych źródeł się dowiedziałem, że zaczął nawet to robić trochę wcześniej, kiedy już było wiadomo, że się napaść szykuje. Ta operacja się powiodła już pod koniec marca. Signature Foods, a co za tym idzie także polska firma Maga Foods, przestały być w jakikolwiek sposób zależne od, od Rosjan. No dobrze, a to jest drugi artykuł. Zacząłem szukać dalej. I znalazłem, poproszę o skan numer 11, rozmowę z prezesem Pawińskim, prezesem spółki Maga Dystrybucja 2. I tutaj czytamy, że Erik Braz wykupił tak sprawnie i szybko udziały pana Friedmana, że dostał nawet za to gratulacje od holenderskiego Ministerstwa Finansów, które tam w Holandii zajmuje się sankcją. No dobrze i e, poproszę e, jeszcze o skan numer 12, no bo sobie powiedziałem sobie wtedy, że, e, że no dobrze, to może jest jakaś głupota, no może minister Kamiński jego ludzie popatrzyli tylko w Serwis rejestr.io, IO, który najwyraźniej nie zdążył do tej pory wykreślić Michała Friedmana jako beneficjenta rzeczywistego. No ale e, służby i specjalne i rząd nie powinny się kierować jednym e, doniesieniem z jednego portalu internetowego. Wszystko, o czym się mówi, co się robi, trzeba potwierdzać. Serwis, serwis rejestr.io IO jest zresztą zazwyczaj bardzo wiarygodny i dokładny. No ale jednak. W tym przypadku się pomylił, no i nie można, I, i dlatego zawsze, nawet kiedy się czerpie z dobrego źródła, trzeba zawsze poszukać jakiegoś drugiego źródła. Ja już tutaj pokazuję kolejne źródło, to jest dalszy ciąg. To, co teraz widzimy, to jest dalszy ciąg wywiadu z czasopisma, portalu wiadomości handlowe. I tutaj czytamy, że Minister Spraw Wewnętrznych. Jak również wcześniej szef CBA, kiedy wszczęli procedurę poddania sankcjom firmy Maga Dystrybucja 2, musieli wiedzieć, że ona już nie należy do Michała Friedmana. Czyli zrobili to złośliwie. Zrobili to złośliwie. Dlaczego? Poproszę o skan numer 13 jeszcze, ponieważ postanowiłem jeszcze popatrzeć, jak to jest z tymi Ukraińcami. I faktycznie puls biznesu pisze, że w firmie pracują liczni Ukraińcy i że sankcja, która miała być dotkliwa dla Rosjan, uderza w Holendra, w belgijską spółkę, w holenderską spółkę oraz w licznych Polaków i Ukraińców, którzy pracują w firmie MAGA Foods i stracą pracę. No, to wygląda, proszę Państwa, bardzo dziwnie, i tu oczywiście my mamy zawsze tę straszną, niestety, skłonność, żeby wszystko interpretować jako wynik głupoty i bałaganu. No ale przypomnijmy sobie inne fakty. Przypomnijmy sobie to, że sankcje wobec importerów gazów prowadzono w tak absurdalny sposób, że nie tylko Łeba i parę innych miejscowości zostały na czas dość długi całkowicie odcięte od gazu, ale jeszcze dodatkowo kilkaset wagonów z gazem należących do firmy Nowatek utknęło gdzieś na torach w Polsce, a ich dalszy przestój grozi no, bardzo potężnym i bardzo groźnym wybuchem. Warto też przypomnieć, że sankcjami objęto. Firmę powiązaną z Wojewodą Podlaskim, Pisowskim, Kosińskim, który promował handel z Białorusią i Rosją. I firma została ukarana, ale Wojewoda Kosiński spis nadal, przepraszam, Kosicki, Wojewoda Kosicki spis nadal jest, nadal jest wojewodą. To wszystko wygląda bardzo dziwnie. To wszystko wygląda tak, jakby ktoś chciał za pomocą tych sankcji bardzo wybiórczych osiągnąć jak najmniejszą skuteczność. Znaczy ktoś chce, żeby te, to wygląda tak, jakby ktoś chciał, żeby te sankcje były jak najmniej skuteczne przeciwko Rosji, jak wybiórcze, drobne, selektywne, ale równocześnie żeby w tym swoim drobnym wymiarze one jak najbardziej uderzyły w Polaków, a nawet w Ukraińców, ludzi niewinnych. Ktoś chce nam tutaj, to wygląda tak, może ja nie mogę tutaj przesądzać, nie mogę mówić, że tak jest, ale tak to wygląda. Fakty, które widzimy wskazują na to, że wyglądają tak, jakby ktoś chciał, nas przekonać, że sankcje są dla Polski bardzo bolesne, bardziej bolesne niż są, a równocześnie są, a równocześnie jakby ktoś chciał, żeby były one jak najmniej skuteczne wobec, wobec Rosji. I oczywiście mamy przykłady pisowskiej niekompetencji. Ale mamy też przykłady pisowskiej kompetencji w wielu sprawach. PiS jest bardzo kompetentny, jeśli chodzi o działanie na korzyść na Rosji lub też wprowadzanie rosyjskich, putinowskich pomysłów w Polsce. Dlatego przestrzegam przed takim łatwym osądzaniem tej sprawy jako wyłącznie wynik nieudolności ministra Mariusza Kamińskiego i jego ludzi. Mariusz. Kamiński może rzeczywiście nie jest najsprawniejszym człowiekiem na świecie, ale przy nim są ludzie sprytni, tacy jak pan Wąsik, słynny pan Wąsik, który zawiadywał służbami specjalnymi oficjalnie, nieoficjalnie przez dłuższy czas jako prawa ręka ministra Kamińskiego. Kochani, zachęcam do. Refleksji nad tą sprawą i po to, żebyśmy mogli sobie teraz, właśnie przetrawić i pomyśleć o tym wszystkim, co usłyszeliśmy, poproszę naszego dzielnego realizatora, Marcina, o chwilę muzyki, o parę minut przerwy muzycznej, ale koniecznie zostańcie z nami, bo zaraz będziemy mówić o esbeckiej teczce prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Bardzo zachęcam do lajkowania. Pamiętajcie, każdy lajk, like, każda łapka w górę zwiększa widoczność tej transmisji. Można nas wspierać poprzez wpłaty na konto Fundacji Arbitror, poprzez wpłaty na portalu zrzutka.pl, można nas wspierać w serwisie Patronite. Ale też bardzo gorąco, bardzo gorąco dziękujemy za każdą łapkę w górę i za każde udostępnienie linku do tej transmisji w mediach społecznościowych. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście, za wszystkie łapki. Łapka zwiększa widoczność transmisji, dlatego ogromnie dziękuję za każdą łapkę, za każde udostępnienie. Dziękuję za Wasze bezcenne wsparcie duchowe i za bezcenne wsparcie finansowe, bez którego nie moglibyśmy nadawać. Dzisiaj wyjątkowo nie będę Was prosić o pieniądze. Tydzień temu prosiłem o pieniądze, za tydzień poproszę o pieniądze, a w tym tygodniu nie proszę o pieniądze, nie poproszę o pieniądze, poproszę Was o coś innego. Każdego, kto ma pod ręką telefon, proszę, żeby zadzwonił lub zaesmesował do najlepszego przyjaciela albo do takiego przyjaciela, który jeszcze nie do końca jest Przekonany, który ciągle się łudzi, że PiS nie ma nic wspólnego z Rosją i Białorusią. Ktoś taki powinien koniecznie zobaczyć dzisiejszą, dzisiejszą transmisję, bo kochani, pewna granica została przekroczona. To znaczy, jak wiemy, PiS przekracza wszelkie granice, szczególnie te, które wiodą na wschód. Przekracza e, wszelkie granice, łamie wszelkie standardy i na żadnym kroku nie cofa się przed zdradą interesów Polski, przed służeniem e, imperium Kremla i jego sojusznikom. Ale to się robi w tej chwili już coraz bardziej jawne, i nie mówię tu o tym, że PiS długo, długo hodował zatarg zbożowy z Ukrainą, żeby teraz e, doprowadzić no, do, żeby ten zatarg przeobrazić w konflikt. To już wiemy. Zdarzyła się, rzecz, zdarzyła się rzecz bardzo szokująca, chociaż właściwie można się jej było spodziewać. Z, pamiętają Państwo zapewne, większość z Was zapewne pamięta posła Jarosława Sachajkę, szarą eminencję ugrupowania Kukiz 15, przybocznego Pawła Kukiza. Kukis, jak mówią informatorzy, Słuchał podszeptów posła Sachajki i zapewne dlatego zaczął współpracować z PiS, ponieważ poseł Sachajko był wielkim zwolennikiem współpracy z, z PiS. Także wtedy, gdy PiS uderzał bezpośrednio w naszych amerykańskich sojuszników, bez których teraz bylibyśmy bezbronni wobec Rosji. No i co się stało z posłem Sachajką? Reklamując. Tę dzisiejszą transmisję powiedziałem, że powiem Wam, co łączy posła Sachajkę z ministrem spraw wewnętrznych, odpowiedzialnym za służby specjalne, pisowcem Mariuszem Kamińskim. I normalnie to bym Wam to powiązanie przedstawił na końcu programu, pokazując różne splątane nici, które łączą obu panów. Natomiast dzisiaj zrobię inaczej. Od razu Wam powiem, co ich łączy. A potem, a potem dopiero się zacznie robić ciekawie, jeszcze ciekawiej. Poproszę może na początek pierwszy skan przygotowany na dzisiaj. To jest artykuł jednego z lokalnych portali. Czytamy w nim, ten to jest artykuł sprzed siedmiu dni. Czytamy w nim, że w sobotę Prawo i Sprawiedliwość ogłasza pełne listy kandydatów do Sejmu. Przed południem poznaliśmy wszystkich kandydatów w okręgu lubelskim, nazwiska startujących w okręgu numer 7, czyli to jest dokładnie rzecz biorąc e, okręg Chełmski, nazwiska startujących w okręgu numer 7 przedstawił niespodziewany lider, e, szef MSWIA, Mariusz Kamiński, czyli minister spraw wewnętrznych odpowiedzialny za służby specjalne. I podczas konferencji prasowej. Minister Kamiński, odpowiedzialny za służby specjalne, zatem również za kontrwywiad, uroczyście przedstawił swojego kolegę z listy wyborczej pisowskiej w Okręgu Chełmskim. Tym kolegą jest Jarosław Sachajko. Jarosław Sachajko, który startuje na miejscu trzecim, bardzo dobrym i wygryzł z tego miejsca Monikę Pawłowską, słynną zdrajczynię, która popierała strajk kobiet, a potem się przechrzciła na pisowość i czytała jakieś katolickie brewiarze w kościołach. No, pani Pawłowska się dla PiSu bardzo zasłużyła, no ale najwyraźniej Sachajko zasłużył się bardziej. Przypomnę jeszcze, że Sachajko dwa lata temu był tutaj u nas w programie. Dzielnie postanowił bronić się przed zarzutami o związki z Postsowieckim Wschodem. Nie obronił się. Kręcił, zmieniał temat, opowiadał różne niestworzone historie. No, ale był na tyle dzielny, że tutaj się po prostu pojawił jako gość i próbował polemizować. To jedyny chyba taki przypadek do tej pory, że bohater moich publikacji ośmiela się tutaj przyjść do Resetu Obywatelskiego. To pokazuje, jak odważny z jednej strony i jak bezczelny z drugiej strony jest to działacz, poseł, poseł Sachajko. I to, że poseł Sachajko otwarcie startuje z list Prawa i Sprawiedliwości, to jest coś, to jest taki otwieracz oczu. Po tym już nie można wątpić, że PiS współpracuje z Rosją, z Białorusią, że tragedia na naszej wschodniej granicy, gdzie umierają migranci, to jest po prostu krwawa ustawka, dzięki której Łukaszenko pomaga PiSowi utrzymywać wysokie, wysokie poparcie. Dlaczego to mówię? No, dlatego, że poproszę o następny skan. Dlatego, że poseł Sachajko, którego widzimy tutaj w środku, kolega ministra Kamińskiego, którego widzimy po lewej, to sojusznik tego pana po prawej, czyli Aleksandra Łukaszenki. Sojusznik, no po prostu oczywisty. Nie da się temu zaprzeczyć. Nie da się powiedzieć, że coś się zmieniło, że może kiedyś był sojusznikiem, a teraz już nie jest, prawda? Mamy i w opozycji takich, prawda? Jest Roman Giertych, który kiedyś był prorosyjski, teraz się odcina od tego, co mówił. Jest Michał Kołodziejczak, który też się odcina od tego, co mówił. No a z posłem Sachajką sprawa jest inna. Poproszę o kolejny skan. Poseł Sachajko szerzy kremlowskie narracje, kremlowskie opowieści. Zaklinał się podczas, w szczycie pandemii zaklinał się, że nie zaszczepi się przeciw koronawirusowi, czyli szerzył antyszczepionkową propagandę mającą osłabić naszą cywilizację i naszą podstawową siłę, jaką jest wiara w naukę, w medycynę. No i oczywiście szerząc nieufność do szczepień, no po prostu poseł Sachajko przyczyniał się do tego, że wielu ludzi umierało i za to powinien odpowiedzieć. Poproszę o kolejny skan. Tutaj poseł Sachajko mówił, że nie ma najmniejszego powodu, dla którego miałbym się szczepić, i mówił, że nie będzie się szczepić, dopóki nie powstanie fundusz odszkodowawczy dla ofiar domniemanych szczepionek. Dla domniemanych ofiar szczepionek, bo tutaj poseł sugeruje, że te szczepionki to zabijają ludzi, i być może są nawet gorsze niż ten koronawirus. Dokładnie, czyli robi dokładnie to, co. Czy... Wpaja nam te treści, które Rosjanie pragną nam wpajać. Poproszę o kolejny skan. Tutaj Sachajko głosił, że potrzebna jest debata o prawdziwych skutkach szczepienia przeciwko COVID, czyli taka debata antyszczepionkowców, która wprowadziłaby dodatkowy chaos w głowy Polaków, dokładnie tak jak chcą Rosjanie. I tu przypominam, że PiS nam się przedstawiał jako partia. Surowo i szlachetnie walcząca z antyszczepionkowcami, prawda? I mieliśmy taki e, sztuczny konflikt. Po jednej stronie e, rosyjski PiS udający, że walczy z koronawirusem, po drugiej stronie Konfederacja i e, chuligani w rodzaju Pawła Tanajno e, udający, że walczą z PiSem pod hasłem antyszczepionkowym. Poproszę o kolejny skan. Tutaj poseł Sachajko i jeszcze bardziej się przyczyniał do tego, żeby szerzyć tę spreparowaną przez Kreml truciznę w naszych głowach, truciznę mającą nas odwieść od wiary, od zaufania do nauki. Opowiadał o zabójczych skutkach promieniowania 5G. To jest 5G to jest po prostu przesył danych mobilnych na przykład w sieci komórkowej bardziej efektywny niż poprzednie formy przesyłu i Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że ten 5G nie jest w żaden, nie, nie dowiedziono w żaden sposób, nie wykazano w żaden sposób, żeby 5G było szkodliwe. No ale tutaj poseł Sachajko po kremlowsku straszył nas zabójczymi skutkami promieniowania 5G. Poproszę o następny skan. Poseł Sachajko był lansowany przez kremlowskie media. Tutaj portal Regnum Kremlowski w tej chwili zablokowany w Polsce nagłaśniał walkę posła Sachajki z tak zwaną konwencją stambulską, czyli z konwencją Rady Europy dotyczącą walki z przemocą w rodzinie i przemocą przeciwko kobiet. Poseł Sachajko. No popierał przemoc przeciwko kobietom i przemoc domową, przemoc w rodzinie, ponieważ protestował przeciwko tej konwencji. Poproszę o kolejny skan, a te protesty nagłaśniał portal Regnum, który tutaj z radością cytuje słowa posła Sachajki. Poseł Sachajko mówił po polsku, że ta konwencja wyklucza rodzinę. Wyklucza rodzinę, ponieważ daje władzy państwowej prawo do ingerowania w życie rodziny, a ktoś w portalu Regnum bardzo chciał, żeby słowa posła Sachajki wybrzmiały najmocniej, jak się dało, żeby odbiły się szerokim echem w Rosji, więc trochę podkoloryzował, zamiast wyklucza rodzinę, zamiast ze słów wyklucza rodzinę zrobił redaktor rosyjski słowa unicestwia rodzinę jako taką, niszczy. Rodzinę jako taką. Poproszę o kolejny skan. Tutaj mamy inny rosyjski portal, LIFE.ru, i tutaj poseł Sachajko mówi, że jest przeciwny sankcjom nałożonym na Rosję, ponieważ one wywołały embargo ze strony Rosji. Rosja przestała importować nasze produkty. I poseł Sachajko ma nadzieję, że sankcje zostaną zniesione, wtedy Rosja zniesie embargo, i my będziemy sobie handlować z Rosją i zarabiać krwawe ruble, splamione ukraińską krwią. No o tych krwawych rublach oczywiście nie powiedział, no ale my o tym doskonale wiemy, że zarabianie na handlu z Rosją to jest zarabianie brudnych, krwawych rubli. Poseł Sachajko, kiedy z nim rozmawiałem, Zaprzeczył, żeby coś takiego powiedział, twierdził, że nigdy się nie kontaktował z portalem Life.ru, ani że nigdy nie rozmawiał z żadnym dziennikarzem mówiącym wschodnim akcentem. Tak to sformułował. Niemniej przyznał też, że przez pięć lat od publikacji nie protestował, nie odcinał się od tego, co napisało Life.ru, nie domagał się usunięcia tego artykułu z internetu. Stwierdził, jakoby przez pięć lat w ogóle nie wiedział, że Rosjanie coś takiego o nim napisali. Poproszę o kolejny skan. I tu dochodzimy do sedna, bo to, o czym mówiliśmy, to były rzeczy z przeszłości, a teraz dochodzimy do stanu aktualnego. Poseł Sachajko, kandydat PiS do Sejmu z listy pisowskiej wyborczej. W okręgu Chełski, której przewodzi i którą zaprezentował minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński, więc poseł Sachajko, kandydat z Listy Pis, kolega ministra spraw wewnętrznych odpowiedzialnego za kontrwywiad Mariusza Kamińskiego, między innymi za kontrwywiad. Ten sam Sachajko ciągle jest wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Polska Białoruś które popiera reżim Aleksandra Łukaszenki. No i co trzeba mieć w głowie, żeby widząc coś takiego, nie widzieć równocześnie, że PiS po prostu współpracuje z Łukaszenką i z jego agentami. Przecież to jest oczywiste. I przecież minister Kamiński doskonale o tym wie, w jakim stowarzyszeniu, jakim stowarzyszeniem kieruje poseł Sachajko. A mimo to reklamuje posła Sachajkę przedstawia go jako swojego kolegę z listy. Razem z nim startuje do Sejmu. No robi wszystko, żeby mu utorować drogę do następnego Sejmu. Temu człowiekowi, który jest wiceszefem Łukaszenkowskiego Stowarzyszenia Polska Białoruś. Poproszę o kolejny skan. Tutaj mamy oświadczenie, jakie Stowarzyszenie Polska. Białoruś wydało po tym, jak w 2022 roku Łukaszenko sfałszował wybory i po tym, jak zaczął krwawo tłumić demokratyczne protesty. I tutaj to Stowarzyszenie Polska Białoruś w samej końcówce tego swojego oświadczenia, bo to, co widzimy, to jest właśnie końcówka. To jest fragment oświadczenia, które zostało zamieszczone na portalu Trybuna Info, ale to oświadczenie stowarzyszenie zamieściło też na swoim facebooku, i nigdy się od tego oświadczenia nie odcięło. No, po prostu rozesłało je do prasy, a skrajnie lewicowy, by nie powiedzieć lewacki portal Trybuna Info uznał, że należy takie oświadczenie zamieścić. I w tym oświadczeniu Stowarzyszenie Posła Sachajki wzywa Polskę, żeby nie była stroną w konflikcie pomiędzy Łukaszenką a demokratycznymi Białorusinami pragnącymi wolności. Czyli wzywa do tego, żebyśmy umyli ręce i pozwolili Łukaszence spokojnie mordować, więzić, torturować demokratycznych Białorusinów. Poproszę o kolejny skan. To jest początek tego oświadczenia. Na górze widzimy Trybuna Info Polska, stanowisko Stowarzyszenia Polska-Białoruś. To jest to, co jest napisane na górnej belce. I tutaj na samym początku tego oświadczenia Stowarzyszenie Polska-Białoruś, jego przewodniczący Bolesław Borysiuk, w imieniu zarządu, w którym już wtedy był i nadal jest do dziś. Kandydat PiS do Sejmu Jarosław Sachajko. W tym oświadczeniu jego autorzy, w postaci pana Borusi, Borysiuka i jego kolegów z zarządu, w którym jest Sachajko, piszą, że Białoruś to wspaniałe państwo socjalne. Dominacja własności państwowej, pełne zatrudnienie, bezpłatna służba zdrowia, bezpłatna oświata i nauka stanowią fundament państwa socjalnego. Pomimo braku jakichkolwiek bogactw naturalnych, przemysł i rolnictwo Białorusi, powiązane silnymi więzami kooperacyjnymi z gospodarką i rynkiem Rosji, zdołały niemal potroić PKB, produkt krajowy brutto w ciągu ostatnich 25 lat. No, kraina Mlekiem i miodem słynąca, płynąca, przepraszam, no, ale kraj, kraina mlekiem i miodem płynąca pod rządami e, e, zbrodniczego dyktatora Łukaszenki. Taki obraz nam tutaj w tym oświadczeniu przedstawia Stowarzyszenie Polska Białoruś. I kiedy rozmawialiśmy z posłem Sachajką dwa lata tutaj w Resecie Obywatelskim, to on nie powiedział, to nie nasze oświadczenie, ktoś się potrzył. Ja tego oświadczenia, ja się odcinam od tego oświadczenia, ja nie mam nic wspólnego. To koledzy ze stowarzyszenia taką głupotę napisali. Nie. On powiedział, że to oświadczenie zawiera fakty, same fakty. Czyli on się podpisał znowu pod tym oświadczeniem. A teraz jest kandydatem PiS do Sejmu, promowanym przez Mariusza Kamińskiego, ministra spraw. Wewnętrznych odpowiedzialnego za służby, w tym kontrwywiad, czyli jest promowany przez człowieka, który nie powinien go promować. Nie powinien z nim startować do Sejmu, tylko powinien go zatrzymać i poddać długiemu przesłuchaniu. Oczywiście, w granicach prawa, ale długiemu, dociekliwemu, i przy użyciu wszystkich dozwolonych prawem środków prowadzonego. No przecież. Mamy do czynienia z kimś, kto jawnie wspiera wrogi reżim, a do tego, jak widzimy, też mamy do czynienia z człowiekiem obrotnym i odważnym, zatem tym bardziej niebezpiecznym. Poproszę o kolejny skan. Tak się składa, że w Stowarzyszeniu Polska-Białoruś drugim wiceprzewodniczącym jest niejaki Tadeusz Samborski, o którym ja już tutaj mówiłem kilka razy, jeśli dobrze pamiętam, a na pewno tweetowałem. Kilka razy, a pisałem też o nim w książce Ryzyki, Przyjaciele. Wielkie żniwo, ponieważ Tadeusz Samborski współdziała w pewnej antyukraińskiej organizacji ze słynnym ryzykowym hejterem Stanisławem Michalkiewiczem, który nie tylko po antysemicku opluwał Żydów, próbował opluwać całymi latami, ale też próbował zaszczuć. Ofiarę gwałtu, kobietę, która w dzieciństwie została zgwałcona przez, przez księdza. No ale Tadeusz Samborski ma jeszcze więcej ciekawych powiązań. Kolega Sachajki ze Stowarzyszenia Polska-Białoruś. To co widzimy teraz to jest nagłówek świetnego artykułu bardzo dobrego dziennikarza Jacka Harłukowicza, kiedyś w Gazecie Wyborczej, teraz w Onecie. I Jacek Harłukowicz wyłapał. Że Tadeusz Samborski otwiera listę do Sejmu nie, nie PiSu, trzeciej drogi w Legnicy, czyli Szymona Hołowni i jego ugrupowania Polska 2050 oraz polskiego stronnictwa ludowego. Przy czym tutaj pan Samborski, jako związany z komunistycznym, fasadowym, tak zwanym ruchem ludowym, zapewne trafił na tę listę raczej z ramienia PSL-u niż z ramienia Hołowni. No Niemniej Hołownia musiał się zgodzić na takiego kandydata, co nam też coś mówi o Hołowni. Albowiem, mówię takiego kandydata, albowiem pan yy, Samborski no wsławił się nie tylko tym, że jest wiceprzewodniczącym Łukaszenkowskiego Stowarzyszenia Polska-Białoruś. Pan Samborski był perelowskim dyplomatą, ukończył Uniwersytet Moskiewski w latach 70., w latach 70., 80. i 90. z. Yy, Przerwami mieszkał w Moskwie, bawił się z rosyjskimi notablami, świętował razem z nimi rocznicę II wojny światowej i atakował przez całe lata polską dyplomację za to, że była prozachodnia, za to, że sprzeciwiała się Rosji. Takiego kolegę, takiego Kandydata mają Hołownia i Kosiniak kamysz I takiego kolegę ma Jarosław Sachajko, kandydat Pis. Towarzysz ministra Mariusza Kamińskiego, odpowiedzialnego za służby i za kontrwywiad. Towarzysz Kamińskiego z listy wyborczej, Pisowskiej w okręgu Chełmskim. Poproszę o kolejny skan. Tutaj mamy e, fragment e, z Wikipedii. Na temat Tadeusza Samborskiego, gdzie czytamy właśnie, że ukończył, na, przepraszam, nie ukończył, zdobył stopień doktora na Uniwersytecie Moskiewskim, był korespondentem Prasy Ludowej czyli prl propagandowej, udającej rolniczą. był W pełnił funkcję korespondenta prasy ludowej w Moskwie i był pierwszym sekretarzem ambasady PRL w Laosie w latach 78-83. No, musiał się więc zetknąć ze służbami specjalnymi PRL w takim miejscu, ponieważ Laos był wtedy krajem, w którym, w którym służby i komunistyczne, i zachodnie działały bardzo, bardzo aktywnie, i raczej trudno byłoby, żeby pierwszy sekretarz takiej ambasady, ambasady skądinąd dość niewielkiej, gdzie nie było licznego personelu, no nie zetknął się z działaniami swoich kolegów ze służb, którzy tam pracowali pod przykrywką dyplomatyczną. Poproszę o kolejny skan. I tak się składa, że Tadeusz Samborski był też przez 4 lata szefem Stowarzyszenia Współpracy, przepraszam, członkiem zarządu, zarządcą Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja. Poproszę o następny skan. I był też wiceprezesem zarządu Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód. Najpierw był wiceprezesem, a potem pozostał w zarządzie aż do 2017 roku. Dlaczego te stowarzyszenia nas interesują? No nie przypadkiem nazywają się one podobnie do Stowarzyszenia Polska-Białoruś, którym kieruje jako wiceprezes poseł Jarosław Sachajko, kandydat PiS z hełmu, kolega z listy wyborczej, ministra Mariusza Kamińskiego. Dlaczego te stowarzyszenia nazywają się tak podobnie? Poproszę o kolejny skan. Stowarzyszenie Współpracy Polska-Rosja i Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód są spadkobiercami Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, prl Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, które stanowiło narzędzie infiltracji Polski, sowieckie narzędzie infiltracji polski, które, do którego należało wielu SBKów, przede wszystkim tych z frakcji najbardziej promoskiewskich. I to było miejsce, gdzie SBC spotykali się ze swoimi kolegami z KGB. Tutaj widzimy, że stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód, e, zarejestrowane przy ulicy Marszałkowskiej 115 w Warszawie, przechowuje dokumenty towarzystwa przyjaźni polsko-radzieckiej, czyli można powiedzieć jest tym spadkobiercą oficjalnie. Poproszę o kolejny skan. Widzimy, że Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód i widzimy, że Stowarzyszenie Współpracy Polska Rosja, oba stowarzyszenia Tadeusza Samborskiego są zarejestrowane w tym samym budynku przy Marszałkowskiej 115 w Warszawie. Poproszę o następny skan. A ten budynek to był dawny, tak zwany Dom Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, czyli właśnie siedziba Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Zatem te stowarzyszenia odziedziczyły nie tylko papiery o Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, odziedziczyły budynek w niezwykle atrakcyjnym miejscu w Warszawie. Taki budynek to kapitał. Poproszę o kolejny skan. I tak się składa, że Stowarzyszenie Polska-Białoruś posła Sachajki też zostało zarejestrowane przy marszałkowskiej 115 w lokalu numer 311, czyli na trzecim piętrze. Podobnie jak inne stowarzyszenia, podobnie się nazywające, widzieliśmy je. Wcześniej, prawda, Stowarzyszenie Polska-Wschód, Stowarzyszenie, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Rosja. Tamte stowarzyszenia są w linii prostej dziedzicami Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, a Stowarzyszenie Polska-Białoruś jest z nimi związane, no bo e, Tadeusz Samborski i inni członkowie tych dwóch stowarzyszeń zasiadali też we władzach Stowarzyszenia Polska-Białoruś. I Stowarzyszenie Polska Białoruś, Piotra, Stowarzyszenie Polska Białoruś, posła Sachajki, też rezyduje, też zostało zarejestrowane w tym samym budynku odziedziczonym po esbecko-kagiebowskim Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Wynika z tego, że również Stowarzyszenie Polska Białoruś w wielkiej mierze jest spadkobiercą, przynajmniej, ideowo-towarzyskim, ale także lokalowym, jest spadkobiercą esbecko-kagiebowskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. A wiceszefem tego stowarzyszenia jest przecież Jarosław Sachajko, kandydat PiS do Sejmu. Kandydat PiS z okręgu numer 7, z listy wyborczej, której przewodniczy zajmujący pierwsze miejsce Mariusz Kamiński. Minister spraw wewnętrznych odpowiedzialny za służby, także za kontrwywiad, który startuje razem z posłem Sachajką, wiceszefem tego stowarzyszenia do Sejmu, który prezentuje posła Sachajkę wyborcom, który go promuje. No co to za szef służb specjalnych, w tym i kontrwywiadu, który promuje kogoś takiego? Kogoś, kto szkodzi Polsce, szerząc rosyjskie kłamstwa zabójcze, tak jak w przypadku propagandy antyszczepionkowej. Kogoś, kto należy do stowarzyszenia jawnie działającego na rzecz naszych wrogów, białoruskiego reżimu ściśle związanego z Kremlem. Przejdźmy do Adama Glapińskiego. Przypomnę tylko, że wyborcza opublikowała dzisiaj już drugi, a tydzień temu pierwszy artykuł o posiadłości prezesa Glapińskiego, którą Lapiński dostał od spółki związanej z Robertem Szustkowskim, miliarderem, szefem grupy Radius, której menedżerzy założyli firmy posiadające między innymi podsłuchową restaurację Sowa i Przyjaciele. Robert Szustkowski stał się miliarderem dzięki kremlowskim oligarchom o nazwiskach Andrzej Skocz i Lew Kwietnoj, to członkowie mafii sącewskiej, bliscy przyjaciele, superoligarchy, Aliszera Usmanowa, który z kolei jest zaufanym człowiekiem Putina. Cała ta trójka oligarchów jest związana z, ze służbami specjalnymi Kremla od lat. No i w ten oto sposób pan Szustkowski został miliarderem polsko-rosyjskim. W Rosji mieszkał wiele lat i robił tam interesy razem ze swoimi Kremlowskimi, mafijnymi oligarchami ze swoimi kolegami z kremlowskich kręgów, polsko-rosyjsko-gambijskim, bo później został obywatelem Gambii i wspomagał tamtejszy reżim, dyktatora Gambii, który się nazywał Dżamme i który handlował rosyjską bronią. To znaczy pełnił, można powiedzieć, rolę służebną w tym handlu. Sprowadzał rosyjską broń i przekazywał ją dalej do krajów, które nie chciały kupować bezpośrednio od Rosji, ze względu na, na to, że Rosja nie cieszy się w świecie międzynarodowym dobrą opinią. Putinowska, Putinowska Rosja jest objęta sankcjami itd. Tak więc e, od takiego to polsko-rosyjsko-gambijsko-szwajcarskiego biznesmena, bo Szustkowski w końcu wylądował w Szwajcarii, tam mieszka w pobliżu tajnych kont bankowych, od takiego polsko-rosyjsko-gambijsko-szwajcarskiego miliardera powiązanego z kremlowską mafią i ludźmi kremlowskich służb, prezes Narodowego Banku Polskiego, Glapiński, dostał posiadłość. W jaki sposób? Czy ją kupił? Nie. Odbyło się to drogą wymiany. Otóż Glapiński miał domek na Wilanowie, w warszawskiej dzielnicy Wilanów. Ten domek miał, jeśli dobrze pamiętam, 386 metrów kwadratowych i stał na działce 700-metrowej. I Glapiński wymienił się z miliarderem, miliarder wziął sobie domek i działeczkę, a w zamian za to dał Glapińskiemu pałac i posiadłość w Zalesiu, posiadłość o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych. I e, tu można powiedzieć, że Zalesie to nie Wilanów. To prawda, Zalesie to nie Wilanów, grunt w Wilanowie jest droższy. I był w trakcie tej wymiany, ale zalesie też jest atrakcyjną lokalizacją. A y, pałac to nie domek i 10 tysięcy metrów to nie 700 metrów. Obaj panowie jednak w papierach stwierdzili, że y, obie lokalizacje są. Całkowicie sobie równe, jeśli chodzi o wartość, co do grosza, i nikt nie musi tutaj nikomu żadnej nadwyżki zwracać, żadnego wyrównania. Co jest niezwykłe. Portal napisał, że takie transakcje się w ogóle nie zdarzają. Dotarł do jakiejś transakcji, gdzie dwaj deweloperzy się wymienili działkami na tej zasadzie, ale to były działki niezabudowane, więc tutaj łatwiej jest jakby doliczyć się, że one są sobie równowarte i równoważne. Natomiast w tym przypadku sytuacja jest bardzo dziwna. Nie wiadomo było na początku, kiedy Grzegorz Rzeczkowski, który, zajął się, który badał tę sprawę i opisał ją w gazecie wyborczej, na początku nie było wiadomo, jak duży jest ten pałac w, w Zalesiu, ponieważ w papierach dotyczących tej wymiany jego powierzchnia została znacznie zaniżona. Tak, jakby to był domek. Aczkolwiek Fundacja Państwa Szustkowskich, czyli miliardera polsko-rosyjskiego miliardera i jego żony, która użytkowała wcześniej ten pałac w Zalesiu, podawała, że on ma aż 700 metrów kwadratowych. Czyli jest niemal dwa razy większy od domu glapińskiego w Wilanowie. Gdyby tak było, Gdyby miał 700 metrów ten pałac, i, do tego, jeśli, i, i gdy do tego dodać jeszcze 10 tysięcy metrów gruntu, to byłby droższy, znacznie droższy niż domek Glapińskiego w Wilanowie. Ja liczyłem na różne sposoby i wyż wychodziło mi, że pałac z posiadłością powinien być droższy od domku Glapińskiego co najmniej o milion złotych. Rzeczoznawca, z którym skontaktował się Grzegorz Rzeczkowski. E, twierdzi, że to może być nawet 3 miliony złotych różnicy. Wynikałoby z tego, że Glapiński na tej transakcji, dzięki uprzejmości e, miliardera powiązanego z Kremlem, zarobił od miliona do 3 milionów złotych. Postanowiłem, postanowiliśmy razem z Marcinem Celińskim, którego dobrze znacie, którego większość z was dobrze zna, prezesem wydawnictwa Arbitror, założycielem fundacji Arbitror. I głównym wydawcą resetu obywatelskiego. Postanowiliśmy się wybrać do tej posiadłości. Tutaj widzę komentarz. Można gdzieś zdjęcia obejrzeć, jakieś mapy Google. Chociaż tak, zaraz pokażemy zdjęcia. Ponieważ wybrałem się tam, z aparatem fotograficznym. No, z aparatem to za dużo powiedziane, z moim telefonem się wybrałem. Marcin też miał telefon i robiliśmy zdjęcia. Najpierw pojechaliśmy do miejscowości U w pobliżu Zalesia Górnego. Podaję pierwszą literę, żeby tutaj nie dekonspirować naszego prezesa NBP, prezesa Narodowego Banku Polskiego i jego miejsca zamieszkania. No i mapa Google mówiła nam, że trzeba jechać jedną z ulic w miejscowości U, żeby dojechać do granicy miejscowości U, i tam właśnie miał się znajdować ten. Tam się miała znajdować ta posiadłość. No i pojechaliśmy, tak jak kazała mapa Google. Pojechaliśmy, pojechaliśmy i o to, oto do czego dojechaliśmy. Poproszę naszą wspaniałą realizatorkę Asiatur. o. Tak, o zdjęcie. To jest to, na co trafiliśmy. Trafiliśmy na długi, długi, długi. Mur zieleni na długą zaporę z tuj, to były tuje, tak, bardzo wysokie, zbite tuż obok siebie, rosnące w taki sposób, że nie dało się za płot zajrzeć prawie w ogóle. Nic nie było widać. Ten płot jest długi, ten, 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 ten mur zielony jest długi na około 100 metrów. No i nic dziwnego. Jeśli posiadłość ma 10 tysięcy metrów to powinno być mniej więcej 100 na 100, a jeszcze dodatkowo dostępu bronią haszcze i rzeczka, która tam płynie i która robi za fosę. Można tak powiedzieć. No, najwyraźniej prezes Glepiński się tutaj bardzo definitywnie odgroził, odgrodził od e, swoich sąsiadów i ogólnie rzecz biorąc od zwykłych śmiertelników. Poproszę o następne zdjęcie. Poproszę naszą realizatorkę Asiator o następne e, zdjęcie właśnie. Tego to będzie też, to będzie kolejny fragment tego muru za fosą. Domyślam się, że mamy jakiś mały e, problem techniczny. O, już, 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 już się robi. O, tak. W tym murze był tylko jeden wyłom. W jednym miejscu. Tu je zostały. Przycięte po części, zastąpione innym drzewkiem. Nie wiadomo dlaczego. Być może tutaj było, była kiedyś brama albo furtka i kładka nad rzeczką Fosą, ale prezes Blapiński postanowił zlikwidować tę kładkę i furtkę, żeby się odgrodzić od tłumu. No tam wielkiego tłumu nie ma, to jest dość pusta okolica, ale paru sąsiadów tam jest, więc w ten sposób się odgrodził od sąsiadów, ale być może nie było kładki, nie było furtki i prezes Glapiński kazał zrobić taki wyłom w murze, żeby było widać, że na jego posiadłości powiewa biało-czerwona flaga. I tutaj, tutaj mamy taki właśnie fragmencik tej flagi w tym wyłomie widać. No ja się domyślam, że... Prezes Glapiński mógł się ze swej strony domyślać, że niektórzy y, znający historię tej posiadłości mogliby mieć pewne wątpliwości, czy to jest posiadłość polska, czy ciągle jeszcze rosyjska, względnie rosyjsko-gambijsko-szwajcarska. No i ta flaga mogłaby tutaj rozwiewać, powiewając na wietrze, mogłaby rozwiewać wątpliwości. Poproszę o następne zdjęcie, bo zdaje się, że już problemy techniczne nam się skończyły. Tak, to jest e, Zdjęcie, które zrobiłem, gdy udało mi się dojść, gdy udało nam się z Marcinem Celińskim dojść do końca, do, do załomu tego, tego zielonego muru. Znaleźliśmy tam dalej kładeczkę, przeszliśmy, przeprawiliśmy się przez rzeczkę i okazało i, i, i zaczęliśmy iść wzdłuż północnego boku fortu Glap, jak to ładnie nazwała Olga Budniak w swoim komentarzu. Pozdrawiamy naszą komentatorkę wierną widzkę Olgę Budniak. E, szliśmy wzdłuż północnego, e, północnego boku Fortu Glap i e, tam ten, ta zieleń była troszeczkę bardziej e, przejrzysta powiedzmy. Zobaczyliśmy, że oprócz drzew jest oczywiście wielki, solidny, stalowy, wysoki parkan. Z bardzo solidnych prętów, najeżony wysokimi sztachetami, ale tutaj to zdjęcie zrobiłem, kiedy przybliżyłem się z telefonem do samych prętów parkanu i zobaczyłem, że za parkanem jakieś dwa metry, może półtora, może 2,5, pół, za parkanem jest jeszcze wewnętrzna siatka. Tutaj zdjęcie spłaszcza, więc nie widać tego, ale ta, no jak się przyjrzeć, na Popatrzeć na dolną stronę zdjęcia, to trochę widać, że ta siatka jest w pewnej odległości od, od parkanu. Co to znaczy? Jedno ze źródeł, które znało tę posiadłość, zanim przejął ją Głapiński, mówi, że tu była taka przestrzeń między tą siatką a tym parkanem, w której w nocy spuszczano psy. Ten fort Glap, wcześniej fort Szustkowski, fort miliardera był dobrze strzeżony. Pytanie, czy wypadałoby tam pójść w nocy i sprawdzić, czy Glapiński też wypuszcza psy i czy zastąpił rosyjskie łajki, kaukazy, moskiewskie stróże, jest taka rasa uznawana głównie w Rosji, stróże moskiewskie. Podobne do Bernardynów, czy zastąpił te e, psy na przykład polskimi owczarkami niż innymi. No dobrze, idźmy dalej, ponieważ poszliśmy z Marcinem Celińskim dalej i doszliśmy do e, kolejnego rogu Fortu Glab I okazało się, że na tym rogu oprócz e, drzew, krzaków, e, parkanu. Wewnętrznej siatki jest jeszcze jedno umocnienie, jeszcze jedna fortyfikacja, a mianowicie palisada. No i kiedy to zobaczyliśmy, to pojawiło się pytanie: Kogo prezes Glapiński tak się boi, że mieszka za parkadem, palisadą i siatką? Ech, i, to, I tak dobrze, że nie pod prądem, pisze komentatorka Jola M. No cóż, parkanu dotykaliśmy, ale nie dotykaliśmy wewnętrznej siatki, więc nie wiemy, może coś tam jest pod prądem. Postanowiliśmy w tym momencie się wycofać, wrócić do samochodu i podjechać od innej strony do posiadłości Fortu Glab, ponieważ cały czas szukaliśmy. Bramy i chodząc na piechotę wokół nie mogliśmy tej bramy znaleźć. W pewnym momencie zaczął się gęsty las, więc wróciliśmy do samochodu i ruszyliśmy i spróbowaliśmy zgodnie z mapą Google dojechać do posiadłości od drugiej strony, no bo mapa pokazywała, że od dwóch stron można dojechać. Ta, ta pierwsza możliwość zakończyła się na Fosie, której się przejechać nie dało, więc pojechaliśmy od drugiej strony, pojechaliśmy leśnymi drogami. I co się okazało? Poproszę o następny skan, następny fragment zdjęcia. Kiedy chcieliśmy leśną drogą dojechać do posiadłości, okazało się, że nie można. Zatrzymali nas robotnicy budujący drogę. Kiedy odjechaliśmy i spróbowaliśmy podjechać od innej strony, pojawili się inni robotnicy wołający nie przejedziecie, nie przejedziecie. No więc zaczęliśmy się zastanawiać, czy tu jest jakiś zamysł albo może nawet spisek, żeby nie można było. W żaden sposób do prezesa Glapińskiego podjechać. No i zamysł pewien jest, nawet spisek być może też, aczkolwiek bardzo prosty, ponieważ w końcu zrezygnowaliśmy z samochodu i udaliśmy się ekologicznym środkiem transportu, czyli na własnych nogach przez las, i okazało się, że robotnicy po prostu robią prezesowi Glapińskiemu drogę. Przez las, żeby mógł sobie dojechać. I ta droga, te prace drogowe sięgają aż samej bramy posiadłości. Tu widzimy walec, prawda, wyrównujący, który dojechał aż pod samą bramę posiadłości prezesa Klapińskiego, bo to, co jest za tą bramą. E to, 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 co jest za tym walcem, to jest właśnie brama posiadłości prezesa Glapińskiego. I Grzegorz Rzeczkowski w dzisiejszym artykule w Gazecie Wyborczej, który bardzo polecam, o, to jest właśnie brama. E, e, zatrzymajmy się może na tej bramie, bo dotarliśmy do tej, bramie, do tej bramy. Zobaczyliśmy te wspaniałe wieżyczki w stylu cerkiewno-orientalnym który najwyraźniej cieszył duszę polsko-rosyjsko-gambijskiego miliardera Szustkowskiego, a teraz cieszy duszę prezesa Glapińskiego. Aczkolwiek ten uznał za stosowne, żeby te cerkiewne kopułki udekorować aż trzema polskimi flagami. Jedna wisi na, na bramie, druga jest za bramą na takim wysokim maszcie, a trzecia ma charakter takiego baneru z kotwicą Polski Walczącej, żebyśmy pamiętali, że prezes... Glapiński jest prezesem wyklętym, prezesem powstańczym, prezesem niepokornym i jak tutaj jeszcze można go nazwać prezesem podziemnym. No nie wiem, co on, on chce nam tutaj, tak do końca nie wiem, co on chce nam tutaj zakomunikować tą Polską walczącą. Na pewno chce nam powiedzieć, że jest bardzo, bardzo polski, niezależnie od tych e, kopułek, e, które dostał od e, miliardera Szustkowskiego e, powiązanego z Kremlem. No i wracając do tego, co mówiliśmy, genezę drogi, którą właśnie wyrąbano w lesie i którą się właśnie asfaltuje dla prezesa Glapińskiego, wyjaśnia nam w dzisiejszym artykule w gazecie wyborczej Grzegorz Rzeczkowski, który tłumaczy, że obok tej działki, którą Glapiński dostał od Szuskowskiego, była jeszcze inna działka którą Glapiński przejął razem z działką od Szustkowskiego, ponieważ wierzył, że to jest e, część e, działki Szustkowskiego i się na niej zasiedział. E, e, I tak się na niej zasiedział, że aż zgodnie z prawem zasiedzenia ta druga działka stała się e, jego własnością i w tym momencie, kiedy już obie działki były na pewno dla Pińskiego, kiedy już uzyskał prawo do obu działek, to wtedy nagle lasy państwowe zaczęły wyrąbywać i budować drogę w lesie prowadzącą do tej posiadłości. Wyrąbywano duże drzewa, także w okresie lęgowym, kiedy na tych drzewach były gniazda, w których ptaki wysiadywały lub wychowywały, karmiły swoje potomstwo. Mieszkańcy, i ekolodzy się na to skarżyli, ale niesłusznie, no bo przecież. Wielki człowiek, jakim jest Glapiński, nie może chodzić, tam chodzić, jeździć drogą gruntową na przykład do swojej posiadłości. Droga gruntowa, jak wiadomo, to mogą być jakieś wartepy, mogłoby ciało prezesa Glapińskiego, na przykład nieprzyjemnie podskakiwać jak piłeczka na siedzeniach jego terenowej limuzyny. On powinien sunąć bezszelestnie taką pięknie wywalcowaną asfaltową. Asfaltową drogą. No i poproszę naszą realizatorkę Asiator o kolejny skan. O kolejne zdjęcie. Może się, może się uda. No o, o tak, 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 tak widzę. No więc kiedy zbliżyliśmy się do tej bramy. I to udało się nam przez jej między jej prętami zobaczyć i sfotografować pałac prezesa Glapińskiego, wcześniej e, miliardera Szustkowskiego. I e, wbrew temu, co można przeczytać w papierach rzekomej wymiany posiadłości, no nie jest to 200-metrowy, ani nawet 300-, ani nawet 400-metrowy e, e, Domek to jest pałac. Marcin Celiński, który profesjonalnie przez długie lata zajmował się nieruchomościami, popatrzył na ten pałac teraz i powiedział, no, że to nie, to, że to wygląda na co najmniej jakieś 600 metrów kwadratowych. Fundacja państwa szóstkowskich, która go użytkowała, chwaliła się, że to jest 700 metrów kwadratowych niebacznie, bo najwyraźniej zapomnieli, co napisali w dokumentach dotyczących, a nie, przepraszam, oni się chwalili najpierw tym placem, a potem dokonali wymiany, więc potem w tych dokumentach, jakby być może kiedy podpisywali te dokumenty, kiedy pisali te dokumenty, dokumenty związane z wymianą, w, z wymienianiem się domami z prezesem Glapińskim, to wtedy mogli zapomnieć, że wcześniej fundacja się chwaliła 700-metrowym pałacem i jego powierzchnię zaniżono po to, żeby wymiana z prezesem Glapińskim wyglądała na mniej podejrzaną. Na jej prawdopodobnie tak to właśnie było, tak to wynika i kiedy się porówna dokumenty ze stanem, ze stanem faktycznym. Tak ten pałac wygląda. Poproszę o Kolejny skan. O, i to jest, jak widać, to jest ten sam pałac, te same wieżyczki, kopułki, cerkiewno-orientalne. Tak ten pałac wygląda na stronie Fundacji Orimarii, która nadal się nim chwali, choć już go nie ma. A czym jest Fundacja Orimarii? Poproszę o jeszcze jeden skan, następny. To jest właśnie. Fundacja Państwa Szustkowskich, to jest skan ze strony internetowej Fundacji Olimarii w serwisie rejestr IO opartym na Krajowym Rejestrze Sądowym. I tutaj czytamy, kogo mamy w tej Fundacji Olimarii. Jest tutaj Oliwia Szustkowska, to jeśli dobrze pamiętam córka, jest Robert Szustkowski, jest drugi Robert Szustkowski, czyli syn. Miliardera Szustkowskiego. Miliarder Szustkowski nazywa się Robert Szustkowski. Jego syn, żeby wszystko było tutaj łatwiejsze, też się nazywa Robert Szustkowski, co jest bardzo przydatne, ponieważ ten syn, wedle tego, co mówią świadkowie, zaznający w procesach, które dziennikarzom wytacza Miliarder Szustkowski, no to świadkowie mówią, że Robert Szustkowski Junior jest słupem Roberta Szustkowskiego seniora. Prezesem zarządu na samym dole skanu widać jest Marzena Szustkowska, czyli żona Roberta Szustkowskiego. No oczywiście w tej chwili ten skan, szczególnie jeśli Państwo oglądacie na smartfonach, na przykład to on jest malutki, i teraz nie do końca widać co na nim jest, ale jeśli Państwo sobie później, kiedy ta transmisja stanie się filmem, zatrzymają kadr i go powiększą, no to zobaczą Państwo, że, że, mówię, że mówię prawdę. No dobrze. Taka to była, tak wyglądała ta nasza wyprawa. No i na koniec wypadałoby porównać ten pałac, który właśnie widzieliśmy. Z domkiem, który prezes Grapiński posiadał, a następnie zamienił ten domek na pałac miliardera Szóstkowskiego. I to jest już nasz ostatni skan na dzisiaj. To jest, tak, to jest ten domek w Wilanowie. To jest domek w Wilanowie i e, on tak wygląda. E, nie jest szczególnie ładny, ale na pewno jest ładniejszy od tego pałacu, który widzieliśmy. No, niestety, jednak wartość tutaj estetyczna nie przekłada się na ekonomiczną. E, kiedy się patrzy na to, jak ten domek jest rozbudowany z boku, tam trochę dalej w głębi, to on faktycznie może mieć 386 metrów. No ale nijak to się nie przekłada na wartość pałacu, który właśnie zobaczyliśmy. Mamy sytuację absolutnie niedopuszczalną. Prezes Glapiński w ogóle zataja informacje o swoich finansach. Prezes Glapiński przyjął posiadłość od, z rąk miliardera powiązanego z nieprzyjaznym mocarstwem. Transakcja była skrajnie nietransparentna i wygląda na to, że prezes Glapiński odniósł w ten sposób korzyść, której nie zgłosił urzędowi skarbowemu. Tam w papierach jest fikcja wymiany dwóch e, równowa równoważnych e, nieruchomości o takiej samej wartości. To jest absurd, oczywiście. No, wystarczy się tam przejechać, popatrzeć, zobaczyć, a jak się usiądzie z kalkulatorem i policzy, to widać jeszcze większy absurd tej, tej opowieści. To jest niesłychane. W normalnym kraju. Po ujawnieniu czegoś takiego prezes Narodowego Banku Polskiego podałby się do dymisji, a pod jego posiadłością koczowaliby dziennikarze. Kiedy chodziliśmy tam z Marcinem Celińskim, no to każdy z nas widział tylko jednego dziennikarza. Ja widziałem Marcina Celińskiego, Marcin Celiński widział mnie. Nie było tam kamer, stacji telewizyjnych, nie czaili się w chaszczach, nie próbowali podpatrzeć czegoś przez te szpary w parkanie, nie stali pod bramą. Nie dzwonili. I w mediach oprócz e, Gazety Wyborczej to prawie nie słychać o tej sprawie. Kiedy e, tydzień temu Grzegorz Rzeczkowski napisał, no to e, ONET zrelacjonował sprawę, kilka portali zrelacjonowało sprawę na podstawie artykułu wyborczej. Many.pl e, e, zrobiło swoją własną analizę, swoje własne dochodzenie i zobaczyło, że no takie transakcje jak transakcja prezesa Glapińskiego się praktycznie nie zdarzają. I chwała im za to, ale ta sprawa nie stała się tematem poruszanym przez wielkie stacje telewizyjne. I po jednym dniu umarła w mediach. Teraz Grzegorz Rzeczkowski opublikował drugi artykuł. Zobaczymy jak będzie dalej, ale dla mnie to jest przerażające. Dla mnie to jest przerażające, no prezes Narodowego Banku Polskiego nie może mieć takiego długu wdzięczności, takiego haka w życiorysie. My w Resecie Obywatelskim będziemy tę sprawę śledzić, śledzić dalej. Ja badam przeszłość prezesa Glapińskiego, zastanawiam się jak to jest, że prezes Glapiński, chociaż jak czytamy w jego oficjalnych życiorysach działał w podziemiu działał w opozycji antykomunistycznej to komuniści jednak pozwalali mu wyjeżdżać za granicę i on w swoich podaniach o paszport pisanych do SB-ków dumnie pisze, że nigdy mu nie odmówiono paszportu to było jedno z pytań w kwestionariuszu jakie starający się o paszport musiał Jaki starający się o paszport musiał wypełnić, musiał odpowiedzieć na pytanie, czy kiedykolwiek mu odmówiono paszportu, odmówiono prawa do wyjazdu za granicę. No i prezes Klapiński w swoich podaniach pisze, że nigdy mu nie odmówiono. W Instytucie Pamięci Narodowej czytamy, że jego wyjazdami interesował się sam Jan Słowikowski, szef wywiadu PRL, ale nie wiemy, co z tego zainteresowania za wynikło. To wszystko trzeba zbadać. Tomasz Piątek, dochodzenie prawdy, Reset Obywatelski. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy są z nami i tym, którzy się teraz właśnie do nas przyłączyli. Mówimy o Adamie Glapińskim. Mówimy o esbeckiej teczce Adama Glapińskiego. Za chwilę o niej zaczniemy mówić, więc kochani. Dzwoncie do znajomych, piszcie do nich, wzywajcie ich przed, aby zasiedli przed komputerem, albo żeby sobie uruchomili smartfona i popatrzyli, bo będziemy mówić o rzeczach bardzo ciekawych. Mówiliśmy wcześniej o Nieudolności ministra Kamińskiego i jego ludzi, dziwnej nieudolności w stosowaniu sankcji wobec spółek z kapitałem rosyjskim. No Ja uważam, że w tej nieudolności jest zwykle jakaś metoda. PiS jest nieudolny tam, gdzie niespecjalnie mu to szkodzi, albo tam, gdzie ta nieudolność jest udawana i dla PiS korzystna. No, to, co jest korzystne dla Rosji, jest w sposób raczej oczywisty korzystne dla PiS, ponieważ PiS jakby czerpie z Rosji pomysły, czerpie z Rosji wsparcie, na przykład rosyjskich troli, którzy wspierają PiS w internecie. PiS doszedł do władzy dzięki Rosji dzięki aferze taśmowej, która była która nie była oczywiście jedynym powodem dojścia PiS do władzy, ale znacząco przyczyniła się do tego, że antyzachodnia partia PiS odebrała Władze prozachodniej Platformie Obywatelskiej. I teraz mówimy o Adamie Glapińskim, o człowieku, który jest nieraz traktowany jak wzór nieudolności. No trudno się temu dziwić z jednej strony, kiedy inflacja przekracza 12% i za chwilę już na nic nie będzie nas stać, ale to jednak nie jest człowiek nieudolny. To jest cwaniak, który i to bezczelny cwaniak, który w momencie inflacji. Przyznaje sobie wielomilionowe pensje, premie, nagrody. To jest człowiek, który bardzo dobrze zarabia na tej, na tej inflacji. I tu jest pytanie, czy to, że Polska stacza się w finansową ruinę za sprawą Adama Glapińskiego, jest tylko wynikiem jego nieudolności, czy jednak może także wynikiem jego cwaniactwa. To cwaniactwo wiąże Adama Glapińskiego z Rosją na. E, bardzo ciekawe sposoby. Poproszę o skan numer 14. Przypomnijmy może tę sprawę. Grzegorz Rzeczkowski, którego serdecznie pozdrawiamy, w gazecie wyborczej ujawnił, że Adam Glapiński dostał e, pałac od e, polsko-rosyjskiego gangstera e, Roberta Szustkowskiego, który był przedstawicielem w Polsce rosyjskiego mafijnego banku o pięknej nazwie Montaż Spiecbank i pracował dla oligarchów kremla. Poproszę o skan numer 15, to dalszy ciąg tej historii. Glapiński ukrywa. Akta rosyjskiego montaż spiec banku w Archiwum Narodowego Banku Polskiego nie dopuszcza do tych akt dziennikarzy gazety wyborczej, którzy wielokrotnie o to, o to występują. Więc e, widząc taką teraźniejszość prezesa Glapińskiego, postanowiłem sprawdzić jego, jego przeszłość. Jego przeszłość oficjalna wygląda bardzo pięknie. Poproszę o skan numer 16. To jest skan z Wikipedii, a więc rzecz powszechnie dostępna nie trzeba daleko grzebać. Czytamy, nie trzeba głęboko grzebać, głęboko szukać. Czytamy tutaj, że w latach 80. Klapiński działał w Podziemnej Solidarności. W stanie wojennym był współprzewodniczącym Podziemnej Solidarności w SGPI, czyli w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. No dobrze, ale Wikipedia, jak wiadomo, to nie zawsze, jest, to jest dobre źródło, ale nie zawsze najlepsze źródło, nie zawsze pewne, więc poszukałem jeszcze innych źródeł. Poproszę o kolejny, kolejny skan. Tutaj mamy bardziej akademicki materiał, gdzie czytamy, że profesor doktor habilitowany Adam Glapiński w okresie stanu wojennego był współprzewodniczącym podziemnej nielegalnej solidarności SGH, czyli Szkoły Głównej Handlowej. Wszystko się zgadza, bo SGH, Szkoła Główna Handlowa, to jest właśnie SGPIS, Szkoła Główna Planowania i Statystyki. Później ją przemianowano na Szkołę Główną Handlową, no bo SGPIS brzmiało e, zbyt. Komunistycznie. No, ale jak wiadomo, samo przemianowanie jeszcze nie zmienia istoty sprawy. Ważne jest to, czym rzeczy są, a nie jak się nazywają. To nie jest żaden przytyk do szkoły głównej handlowej, to jest raczej przytyk do Adama, Adama Glapińskiego. Wydawałoby się, że taki bohater oporu akademickiego, taki bohater antykomunistycznego oporu, działający w antykomunistycznej organizacji Solidarność w warunkach podziemnych, no powinien mieć grubą teczkę w Instytucie Pamięci Narodowej dotyczącą jego działalności opozycyjnej. Poszedłem do Instytutu Pamięci Narodowej i co tam znalazłem? No znalazłem tam dość grubą teczkę, ale nie dotyczącą działalności opozycyjnej prezesa Glapińskiego, dotyczącą czegoś zupełnie innego. Poproszę o skan numer 18. To jest fragment okładki tej teczki. To są, proszę Państwa, akta paszportowe. Znalazłem teczkę, całkiem grubą, dotyczącą licznych podróży Adama Glapińskiego na zachód za czasów komunizmu. I tutaj młodszym Widzą i słuchaczom trzeba przypomnieć, że w tamtym okresie paszport nie stanowił własności obywatela, stanowił własność państwa. Nie każdy miał paszport. Państwo wydawało paszporty tylko tym obywatelom, których uważało za szczególnie zaufanych. Albo tym, których się w ogóle nie, nie obawiało, ale wydawało te paszporty rzadko, bo ludzie, którzy dostawali paszport, zawsze kusiła ich myśl o ucieczce na zachód, gdzie był dobrobyt i wolność. A komunistyczna tyrania niechętnie się pozbywa swoich własnych niewolników. No, traktuje niewolników jako swoje zasoby ludzkie, które trzeba trzymać. Więc paszporty dostawały zazwyczaj obywatele. Posłuszni, posłuszni poddani komunistycznej władzy. Z tym bywało różnie, bo bywały takie okresy, kiedy na przykład opozycjonistów wypychano na zachód tych najbardziej upartych, żeby się ich pozbyć, ale to były krótkie okresy i stosowano no to e, nie wobec wszystkich. Były takie okresy, kiedy polityka paszportowa komunistów się, jak to mówi, poluzowywała i wypuszczano ludzi chętniej, żeby sobie Dorobili na przykład na Zachodzie i wrócili z tymi pieniędzmi do Polski i zasili nimi kulejącą komunistyczną gospodarkę. No ale też takie przywileje władza wydawała raczej osobom bardziej zaufanym. Były, były chwile, kiedy te drzwi uchylone na Zachód się otwierały trochę szerzej, a były takie jak stan wojenny, na przykład kiedy je zamykano niemal całkowicie. Adam Glapiński ma to do siebie, że podróżował na zachód w bardzo różnych okresach. Władza PRL i jej polityka paszportowa przychodziła różne wygibasy, a Glapiński sobie wyjeżdżał, wyjeżdżał, wyjeżdżał. No i przyjrzyjmy się tym wyjazdom. Zaczniemy trochę od końca. Poproszę o skan numer 19. Zaczniemy od końca, ale w miarę jak będziemy zagłębiać się coraz bardziej, coraz głębiej kopać w tej teczce, to zrozumieją Państwo, dlaczego taki właśnie tryb kopalny wybrałem. Żeby, żeby zacząć od tego, co nam najbliższe, i potem się zagłębiać w to, co było, co było dawniej, dawniej, wcześniej i wcześniej. To jest fragment. Podania paszportowego, podania, w którym Adam Glapiński prosi biuro paszportowe Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa o paszport, o wyjazd. Chce, i, a, a w tym, i, to, jest, i to jest już podanie z roku 1990. Komunizm upadał. Każdemu paszporty dawano. Tutaj Glapiński nie stara się, jeśli dobrze pamiętam, nawet o jakiś konkretny paszport na jakiś konkretny wyjazd, tylko w ogóle o paszport na wszystkie kraje świata, żeby móc wyjeżdżać. Bo za czasów komunizmu to człowiek po powrocie z zagranicy oddawał paszport SB-kom, a jak chciał znowu wyjechać, to musiał ich znowu prosić. Żeby mu, pozwolili, żeby mu pozwolili wyjechać. No w 90 roku to już się zmieniło. Tutaj sobie Glapiński już może prosić o, o paszport na wszystkie kraje świata, tak samo jak ja wtedy poprosiłem, jako jeszcze bardzo młody człowiek wystąpiłem o paszport, nie w 90 chyba, ale w 91 roku. Dlaczego to Państwu pokazuję? Bo e, formularz podania o paszport e, Zawierał taką rubrykę, którą tutaj widzimy na samej górze po prawej stronie. To znaczy nie na samej górze, ale pod nazwiskiem Glapiński Adam po prawej stronie można przeczytać, czy otrzymał odmowę na wyjazd za granicą. Nie, odpowiada Adam Glapiński i z tego co wiem, to jest prawda, bo przekopałem tę te jego teczkę i nie znalazłem tam odmowy. Nie znalazłem tam odmowy. A ta teczka jest długa, więc teraz idąc w głąb tej teczki, pamiętajmy, że Adam Glapiński zadeklarował, że nigdy nie otrzymał odmowy na wyjazd za granicę. A teraz zobaczmy, ile razy komuniści mieli okazję mu odmówić, a nie odmówili. Idźmy głębiej w przeszłość. A zanim jeszcze zejdziemy głębiej w przeszłość Adama Glapińskiego, jeszcze jeden drobiazg. Zauważmy, że Adam Glapiński podaje, też na górze, ale po lewej stronie, tuż pod zdjęciem. Imię ojca Jan, imię i nazwisko panieńskie matki e, Hanna Fabijańska, przez i i j. E, mały drobiazg, ale zwróćmy na niego uwagę i idźmy dalej. Poproszę o skan numer 20. To będzie rok 87, Glapiński Adam. Proszę o wydanie paszportu na wyjazd do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, rok 87. No, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej to był wtedy wróg komunizmu numer 1, a jednak temu opozycjoniście podziemnemu Glapińskiemu pozwolono tam wyjechać. I to nie po to, żeby się go pozbyć jako groźnego opozycjonisty. Nie, on tutaj pisze, że chce wyjechać sobie od lipca do sierpnia w celu turystycznym, potem wróci. No dobrze. Ale to jest rok 87, to już jest tak zwana pieriestrojka, czyli liberalizacja komunizmu. Rządzi Michał Gorbaczow, który nie do końca zgodnie z własną wolą, ale jednak ten komunizm rozmontowywał. Było znacznie swobodniej. Może tutaj nie ma nic dziwnego w tym, że akurat na ten wyjazd Glapińskiemu pozwolono. Ale e, e, kopmy głębiej, zejdźmy do roku 85. Poproszę o skan numer 21. To jest rok 85, Adam Glapiński chce jechać do Holandii, znowu w celu turystycznym. I e, znowu tutaj podaje imię ojca Jan, imię matki Hanna, nazwisko panieńskie Fabijańska przez i, i, j, i, a potem j, Fabijańska i i e, 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 sobie do tej Holandii jedzie, no bo nie dostał, nie dostał odmowy, tak jak wiemy. E, a żeby wyjechać, poproszę o skan numer 22. Żeby wyjechać, przedstawił też zaproszenie od obywatelki holenderskiej, ponieważ wtedy jeśli ktoś chciał sobie wyjechać za granicę, to komuniści zazwyczaj żądali wielu rzeczy, między innymi żądali o zaproszenia od obywatela kraju zagranicznego, tak żeby ten obywatel musiał tam zadeklarować na przykład, że będzie gościł u siebie. Polaka, że będzie go utrzymywało, że zapewniło mu opiekę medyczną w razie potrzeby, bo wtedy obywatel Polska była tak biedna, że obywatel PRL zazwyczaj nie było go stać, na, nawet na pójście do restauracji na zachodzie, a co dopiero na hotel, na przykład, czy na, czy na lekarza. Ale to zaproszenie jest mało wiarygodne i komuniści raczej powinni wiedzieć, że ono jest mało wiarygodne. Dlaczego? Poproszę o skan numer 23. Skan numer 23, na, nim czytam, w nie, na tym skanie czytamy, że e, e, Adam Glapiński ma brata. To jest fragment tego samego podania o wyjazd do Holandii. I pisząc to podanie, Glapiński podał, że e, ma brata. E, i podał, że ten brat żyje w Holandii. Żyje w Holandii, proszę Państwa, od 1977 roku. Więc najwyraźniej jechał do brata. A tu trzeba dodać, że ten brat, no, komunistyczna służba bezpieczeństwa, w przeciwieństwie do Adama Glapińskiego, którego jak tu widzimy i zaraz jeszcze lepiej zobaczymy, hołubiła, to tego brata nie za bardzo lubiła. Ten brat miał problemy w Polsce, potem wyjechał, potem był w stosunku, był dość skłócony z komunistyczną Polską Rzeczpospolitą Ludową, kiedy był za granicą. O tym czytamy w innych esbeckich teczkach. Więc najwyraźniej podziemny opozycjonista glapiński chce wyjechać do swojego brata, emigranta wrogiego komunistycznej PRL. E i podrzuca nawet takie mało wiarygodne zaproszenie, udając, że jedzie do kogoś innego, ale jednak przyznaje, że ma, tam, że ma tego brata za granicą i komuniści zresztą dobrze o tym też wiedzą i pozwalają Glapińskiemu wyjechać do, do brata. No dobrze, no, ale to był rok 85, no, to jeszcze nie było, pierestrojka jeszcze nie była wdrożona, jeszcze nie było tak łagodnie, no ale można sobie powiedzieć, ok. Jakiś towarzysz był akurat w dobrym humorze i powiedział: A niech ten opozycjonista z Solidarności sobie pojedzie, co mi tam? Może może to taki przypadek, takie jakieś niedopatrzenie. No dobrze, zejdźmy głębiej. Skaczemy teraz no znacznie głębiej, bo skaczemy w rok 77. Poproszę o skan numer 24. No to już były czasy, to były czasy Gierka. To były czasy, kiedy znowu na zachód e, Europy można było trochę łatwiej wyjechać. No, ale Stany Zjednoczone były nadal wrogiem numer jeden, a nawet były jeszcze bardziej wrogiem numer jeden. E, Europa Zachodnia, no Gierek w stosunku do Francji i Belgii, którą znał, no miał e, starał się tam nawiązywać e, e, jakieś w miarę dobre kontakty z tymi krajami. Z krajami Europy Zachodniej, szczególnie z, z Francją i, i, i z Belgią. Jak wiadomo, pożyczał pieniądze na zachodzie, też więc musiał e, udawać, że jest liberalny. Nie był liberalny, nie był e, taki jak w firmie Gierek, gdzie jest przedstawiony jako jakiś dobroduszny kretyn. Nie, Gierek był sprytnym człowiekiem, miał ogromne ego. I e, działał też na Zachodzie jako komunistyczny agent, zanim zaczął działać w Polsce jako komunistyczny wielkorządca i przywódca. E, no, ale, okej, okay. nie mówimy tu jednak o Europie Zachodniej. W tej chwili Strągierek chciał jakieś przynajmniej pozory w miarę przyjaznych stosunków zachowywać. Mówimy o Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? Bo ten skan, który widzimy, to jest pismo. To jest pismo, w którym czytamy, że Adam Glapiński planuje wyjazd w następnym roku, czyli w 1978 roku, do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na dwumiesięczne stypendium Uniwersytetu Kalifornijskiego. I co tutaj czytamy jeszcze w tym piśmie? Czy to pismo jest takim ostrzeżeniem? Uwaga, ten Glapiński to jakiś opozycjonista, to jakiś buntownik, ma zbuntowanego brata. Niech on nie wyjeżdża, proszę go zatrzymać. Nie, w tym piśmie czytamy, że celem pobytu Glapińskiego w USA będzie zapoznanie się z najnowszymi kierunkami myślowymi w zakresie teorii rozwoju gospodarczego i ekonomii politycznej. I do tego jest jeszcze informacja, że Glapiński w ostatnich latach wjeżdżał kilkakrotnie za granicę do krajów kapitalistycznych, pokrywając Koszty pobytu z własnego konta dewizowego lub przydziału dewiz Narodowego Banku Polskiego. Ojciec Jan Glapiński jest zastępcą dyrektora skarbca emisyjnego w Narodowym Banku Polskim. Bo tak, proszę Państwa, Glapiński senior. Też pracował w Narodowym Banku Polskim. Tak to się u nas w Polsce plecie, tak dynastycznie, jakby to powiedzieć, z pokolenia na pokolenie. Ale co <coughs> dla nas znaczy to pismo? Ono znaczy, że Adam Glapiński jedzie do Stanów, gdzie może się dowiedzieć różnych ciekawych rzeczy. Nie ma, nikt tu nie pisze, uwaga, należy sprawdzić, z kim Glapiński będzie tam rozmawiał. I trzeba sprawdzić, czy nie będzie opowiadał o tym, co się w Polsce dzieje. Nie, tu jest raczej nacisk na to, z, jak, z czym się będzie Glapiński w Stanach zapoznawał, czyli jakby nacisk jest na to, czego Glapiński mógłby się tam w tych Stanach dowiedzieć. Jest też informacja, że jego ojciec Jan Glapiński, zastępca dyrektora, jest zastępcą dyrektora w Narodowym Banku Polskim. Zatem jest reżimowcem. Jest wiernym i wysoko postawionym sługą komunistycznego reżimu PRL. No a ludzi wywodzących się z takich rodzin. Komuniści darzyli zaufanie. Informacja, że Glapiński dzięki swoim pieniądzom lub pieniądzom Tatusia jeździ na zachód, jest też o tyle istotna, że e, służby krajów komunistycznych e, e, musiały działać na zachodzie, a ta działalność była dla nich bardzo kosztowna, bo złotówka wtedy nic nie znaczyła na zachodzie. Dolar był z polskiego punktu widzenia bardzo drogi. Informacja, że ktoś jedzie na zachód i to jeszcze może pojechać za własne pieniądze lub za pieniądze tatusia, reżimowca i czegoś się tam dowiedzieć, to jest na pewno informacja interesująca dla służb specjalnych. I teraz zobaczmy, do kogo to pismo jest skierowane. Skierowane jest do dyrektora Departamentu I Jana Słowikowskiego, generała Jana Słowikowskiego. Departament I to był wywiad zagraniczny PRL. Jan Słowikowski był szefem wywiadu zagranicznego PRL. Gdyby komuniści się obawiali, że Glapiński może być jakimś szpiegiem, który wywozi informacje na zachód, jakimś, albo jakimś zdrajcą komunizmu, jakimś buntownikiem, który chce wywieźć na zachód tajemnice PRL, to wtedy by się nim raczej interesował kontrwywiad. A tutaj proszę, interesuje się nim wywiad. Wywiad interesuje się tym, że młody Glapiński ma środki, żeby jeździć po zachodzie i dowiadywać się tam ciekawych rzeczy. I to jest informacja tak ważna, tak istotna, tak obiecujący wydaje się Glapiński, że o sprawie dowiaduje się sam szef wywiadu, który właśnie takich ludzi pozyskujących informacje na zachodzie tam wysyła. Po prostu agentów, agentów PRL. No i jaki ma dalszy ciąg to niezwykłe pismo? To pismo, które nam mówi, że Glapiński wyjeżdżał na Zachód pod skrzydłami szefa wywiadu PRL jeszcze w latach 70. No, To pismo w Teczce Glapińskiego nie ma właściwie jakiegoś konkretnego dalszego ciągu, no ale postanowiłem sprawdzić, kto mógł być autorem tego pisma. To jest pismo z 7 grudnia 1977 roku. 7 grudnia. To wszystko, o czym Państwu mówię, będą mogli Państwo sobie później sprawdzić, kiedy ta transmisja stanie się filmem. Kiedy Państwo sobie zatrzymacie ten kadr, będziecie mogli, na ile oczywiście urządzenia pozwolą, powiększyć ten obrazek. On jest zresztą też dostępny w Instytucie Pamięci Narodowej. To jest po prostu kartka z teczki paszportowej Adama Glapińskiego. Postanowiłem sprawdzić, kto mógł napisać to pismo, sięgając do informacji zawartych na samym początku teczki. Na samym początku teczki jest tak zwany przegląd akt. Poproszę o skan numer 25. To jest właśnie powiększenie fragmentu tego przeglądu akt, gdzie są wpisane osoby, które do teczki Glapińskiego za czasów komunizmu zaglądały. Znajdujemy tutaj na przykład Andrzeja Kapkowskiego. Pod numerem 2 zapisanego. Bardzo ciekawa postać. Człowiek, który z SB poszedł do Urzędu Ochrony Państwa. Człowiek powiem o bardzo ciekawych powiązaniach. Pisałem o nim między innymi w książce o Tadeuszu Rydzyków, w tomie pierwszym i przyjaciele kręte ścieżki. Kapkowski był powiązany z niejakim Sobisiakiem, SB z Poznania, który Opiekował się osobą bardzo ważną dla księdza rydzyka w czasach PRL. To jest wątek poboczny. Wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się o tym więcej, zachęcam, aby sięgnęli po książkę Rydzyki, Przyjaciele Kręte Ścieżki. Ale przede wszystkim na samym początku listy. Na samym początku listy przeglądu akt w teczce Adama Glapińskiego znajdujemy innego funkcjonariusza. Znajdujemy Jana Lareckiego z Departamentu I MSW, czyli z Wywiadu Zagranicznego PRL. I on się wpisał nie tylko się wpisał do teczki, ale podał też datę i ta data, którą widzimy po prawej to jest 2 grudnia 1977 roku. No on to zapisał trochę niewyraźnie, to mógłby być też 22 grudnia, ale e, najpewniej jest to 2 grudnia. Tak czy inaczej, w grudniu, e, w grudniu 77 roku, kiedy niezwykłe pismo dotyczące Glapińskiego trafiło na biurko szefa wywiadu PRL, e, komunistycznego generała Jana Słowikowskiego, w tym samym czasie podwładny Słowikowskiego, Jan Larecki zaglądał do teczki Glapińskiego, to prawdopodobnie e, on to prawdopodobnie on napisał to pismo. Sprawdziłem jeszcze, kim był Jan Larecki. Poproszę o skan numer 26. To jest skan z powszechnie dostępnego katalogu IPN, który jest w internecie. Tutaj czytamy, że Jan Larecki no, był ważnym człowiekiem. Zajmował się wywiadem ekonomicznym w RFN Austrii, Berlinie Zachodnim, potem był w Sztokholmie. W 76 roku, potem był w Berlinie Zachodnim. Co dokładnie robił w 77 roku? Poproszę o skan numer 27. To dalszy ciąg tej strony poświęconej Janowi Lareckiemu w internetowym katalogu IPN. Czytamy tutaj, że w 77 roku, od 1 grudnia, gdy tylko wrócił ze Sztokholmu zatem. Jan Larecki działał w Warszawie jako inspektor Departamentu I, czyli pracował w centrali wywiadu zagranicznego w Warszawie, u boku generała Jana Słowikowskiego. I proszę. 1 grudnia wraca do Warszawy ze Sztokholmu i już 2 grudnia najprawdopodobniej najprawdopodobniej już 2 grudnia Odczuwa niezwykłą potrzebę, żeby szperać w teczce Adama Glapińskiego i żeby informacje o tym obiecującym Glapińskim wysłać do generała Jana Słowikowskiego. Tak, jakby czegoś się jeszcze na przykład w Sztokholmie dowiedział o Glapińskim, o tym, jaki on jest obiecujący i jakich to on rzeczy się dowiaduje. To możliwe, gdyż Glapiński wcześniej bywał w Szwecji. Poproszę o skan numer. 28. To jest właśnie podanie Glapińskiego paszport z 1976 roku, gdzie Glapiński zgłasza, że chce wyjechać do Finlandii przez Szwecję. Przez Szwecję. Ciekawe, czy pobył wtedy w Sztokholmie, gdzie miał szansę się spotkać z Janem Lareckim. I tutaj też ciągle Adam Glapiński podaje nazwisko matki pisząc Fabi przez i i j. O tym dlaczego to podkreślam za chwilę, już za chwilę się tego, już za chwilę się tego dowiemy. Poproszę o skan numer 29. To jest... To jest też fragment, fragment tego podania z 1976 roku. Tutaj Jan Glapiński sam własnym piórem nam potwierdza, Adam Glapiński sam własnym piórem nam potwierdza, że jego ojciec Jan Glapiński jest zastępcą dyrektora skarbca emisyjnego Narodowego Banku Polskiego. Poproszę o skan numer. Poproszę jeszcze raz o skan numer 23, przepraszam, żeby tutaj przepraszam, że robię trochę zamieszania, ale poproszę o skan numer 23, bo o, o jednej ważnej rzeczy zapomniałem powiedzieć. No ważnej, nie wiem czy ważnej, ale godnej uwagi. W tym, w poprzednim podaniu o paszport, tym z 1985 roku, znacznie późniejszym, Glapiński napisał, że matka nie żyje. Czyli w 85 matka Glapińskiego nie żyła. I teraz poproszę jeszcze raz o skan podania z 76 roku. Tak, tutaj jest, tutaj gdzie, 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 gdzie Adam Glapiński pisze o swoim ojcu, to jest rubryka Rodzice. I on tutaj powinien napisać o swoich obojgu rodzicach. Ale jeśli nie, ale pisze tylko o ojcu, więc to wygląda tak, jakby matka już w 76 roku nie żyła. No dobrze, poproszę teraz o skan numer 30. To jest skan z 74 roku. Tym razem Glapiński wybrał się do Belgii przez RFN i Holandię. Skądinąd to były też tereny, które interesowały funkcjonariusza Jana Lareckiego, tego samego, który najprawdopodobniej później napisał do Jana Słowikowskiego, szefa wywiadu PRL, rekomendując mu Glapińskiego. Ale nie dlatego, albo nie tylko dlatego pokazuje ten skan. Pokazuje ten skan dlatego, że tutaj matka Glapińskiego nazywa się Fabiańska, przez samo i. Nie Fabiańska, tylko Fabiańska. Może dla Piński w pośpiechu się pomylił. No trudno jest pomylić, zrobić pomyłkę w nazwisku swojej własnej matki. No, każdy z nas wie, jak matka się nazywa, jak nazywała się z domu. E, no, ale może w pośpiechu, w, w nerwach. Omsknęło mu się pióro, zapomniał o tym j, które tam powinno jeszcze być. Dobra, to zobaczmy kolejny skan, skan numer 31. Tutaj to jest e, skan z 1973 roku. W 1973 roku Glapiński wyjeżdża do Szwecji i podaje, e, podaje nazwisko swojej matki, znowu przez I, bez J. Hanna Fabiańska. No, no, żaden syn się w ten sposób nie pomyli dwa razy. To jest, być może to jest zupełnie nieznaczący szczegół, ale on jest jednak bardzo dziwny. I poproszę o skan numer 32. To jest rok, jeśli dobrze widzę, 72. Znowu RFN, wtedy pisane NRF, bo... W... Republika Federalna Niemiec, czasem się w Polsce nazywała Niemiecka Republika Federalna. Glapiński jedzie do Francji, ale przejeżdża przez RFN, czyli znowu przy, przez tereny interesujące funkcjonariusza Lareckiego, o którym mówiliśmy wcześniej. To być może nie ma znaczenia. I być może nie ma też znaczenia to, że nazwisko matki znowu jest napisane Fabiańska, ale jest to bardzo. Dziwne. I tu ktoś może powiedzieć, no dobrze, a może matka Glapińskiego po prostu zmieniła nazwisko, zmieniła pisownię nazwiska, wróciła do jakiejś historycznej pisowni, nazwiska takiej, która brzmiała bardziej szacownie, no bo Fabiańska, a, a taki, taki zapis staroświecki, no brzmi szacownie, sugeruje, że ktoś pochodzi z jakiejś dawnej rodziny. No ale tu się tworzy pytanie takie, czy ktoś może zmienić swoje nazwisko po swojej śmierci? A tu wygląda na to, że Glapiński zaczął zmieniać pisownie nazwiska matki dopiero po jej śmierci. A nawet jeśli matka jeszcze żyła, jeśli nasze tutaj kalkulacje są błędne dotyczące momentu jej śmierci, to czy można zmienić pisownię swojego panieńskiego nazwiska? No chyba nie można, jeśli ktoś tego nazwiska panieńskiego w ogóle nie używa, nie ma go w dokumentach, to chyba nie może zmienić go. I chyba nie może syn podawać nazwiska panieńskiego matki w innej formie niż jest zapisane w dokumentach, na przykład w akcie narodzin, w akcie małżeństwa rodziców, wszędzie tam gdzie się podawało nazwisko panieńskie, a za czasów komunistycznych w się, biurokracja była rozbudowana i się bardzo wiele formularzy wypełniało, i trzeba było podawać panieńskie nazwiska, jeśli się akurat miało panieńskie nazwisko, tych dokumentów było wiele. To jest, to jest dziwne, to jest dziwne bo e, może w ten sposób Glapiński próbował samemu sobie dodać jakiejś szacowności, używając takiej pisowni, która brzmiała i wyglądała bardziej arystokratycznie. Albo, powiedzmy, przynajmniej staroświecko, czyli kojarzyła się z jakimś <laughs> światem dawniejszym, przedwojennym, e, z czasów komunizmu, z, z, ze światem burżuazji i rodzin, a przede wszystkim rodzin szlacheckich, piszących się w staroświecki sposób. No tak, ale po co miałby to robić na podaniach, które pisał do komunistów? Oni byli wrodzy wszelkiej burżuazji, e, szlachcie, arystokracji. Tradycjom szlacheckim i oczywiście mieli łatwy dostęp do dokumentów, choćby do poprzednich podań Glapińskiego, na których pisał nazwisko matki w innej formie. Łatwo mogli się zorientować, że nazwisko matki zniekształca. To jest, to jest dziwne. To jest dziwne. No zakładam, że tutaj pomyłki nie ma, no bo trudno, żeby syn się mylił co do tego, jak się nazywa jego, jego matka. Bardzo dziwny szczegół. Przyznam się, że nie wiem, jak go zinterpretować. Nie wiem, czy, czy warto się nad nim dłużej zatrzymywać, ale niepokoi mnie. Tak samo jak bardzo wiele rzeczy w tej teczce mnie niepokoi. Przede wszystkim niepokoi mnie to, że Glapiński, mimo brata skłóconego z PRL, mimo swojej działalności opozycyjnej, a nawet podziemnej, jeździ sobie na zachód do Szwecji, Finlandii, Belgii, Holandii. Stanów Zjednoczonych przez Niemcy Zachodnie przejeżdża, które też były traktowane jak wróg, jeśli nie numer jeden, to wróg, to wróg numer dwa. I bardzo dziwnie wygląda to, że te jego wyjazdy z, zostały niejako zarekomendowane szefowi wywiadu PRL Janowi Słowikowskiemu, zostały zarekomendowane przez funkcjonariusza, który wcześniej działał w Szwecji, tam gdzie Glapiński wyjeżdżał i którędy Glapiński przejeżdżał. To jest kolejny element układanki, układanki, która być może, która być może, którą być może kiedyś rozwiążemy, którą być może kiedyś ułożymy do końca, ponieważ Adam Glapiński jest postacią tak samo interesującą jak Jarosław Kaczyński, Antoni Macierewicz, Mateusz Morawiecki i Kornel Morawiecki, a jest w tej chwili postacią niezmiernie wpływową, o czym każdy z nas się przekonuje codziennie, gdy sięga do portfela i gdy widzi, że stać go na, na coraz mniej. Glapiński, jeśli chodzi o swoje związki z Rosją bezczelnie kłamie albo stosuje dosyć niezwykłe wykręty. Gdy posłowie pytali go o akta Rosyjskiego Banku Montaż Spiecbank, Rosyjskiego mafijnego banku Montaż Spiecbank, który, które to akta Glapiński ukrywa w archiwach Narodowego Banku Polskiego, to usłyszeli od Glapińskiego, że akta są powszechnie dostępne. Ale nie są dostępne, bo wyborcza wielokrotnie występuje, występowała o dostęp i ich nie dostawała. Potem Glapiński uzasadniał to jakimiś absurdalnymi wytłumaczeniami, twierdząc, że wyborcza popełniła literówkę w nazwie banku, a wyborcza wysyłała wnioski o wgląd do tych akt, zapisując, wielokrotnie i zapisując tę nazwę na wszelkie możliwe sposoby też. Glapiński też opowiada niezwykłe rzeczy na temat swojego pałacu i posiadłości pod Warszawą. Pałacu i posiadłości, którą z Marcinem Celińskim obeszliśmy. Kto pogrzebie na Twitterze, ten znajdzie, ten znajdzie mój wpis, a nawet cały wątek ze zdjęciami pokazującymi ten pałac i tę posiadłość od zewnątrz. Mówiliśmy też o tym tutaj. W serwisie wideo reset obywatelski. Jest też jedna z transmisji, w której opowiadamy, w której opowiadam i pokazuje też zdjęcia tego, tego niezwykłego pałacu i posiadłości. To jest naprawdę ogromne. Otoczone jest najpierw jednym metalowym parkanem, potem jest rząd tuj gęsto rosnących, za nimi jest kolejny metalowy. Płot, tak, żeby nie można było nic zobaczyć, co się dzieje na tej, na tej posiadłości. Częściowo jest też otoczona lasem, częściowo jest odgrodzona takim strumykiem, który pełni rolę, który pełni rolę fosy. I tę ogromną posiadłość z pałacem Glapiński dostał od organizacji związanej z Robertem Szuskowskim z organizacji dostał ją od firmy założonej przez Roberta Szustkowskiego. Szustkowski był współzałożycielem firmy ERA, która została założona dzięki, po części dzięki pieniądzom kremlowskich mafijnych oligarchów. Właśnie za sprawą Szustkowskiego, który pracował dla mafijnych kremlowskich oligarchów, tych samych, o których wspomnieliśmy w poprzedniej części tej audycji dla Andrzeja Skocza i Lwa. Kwietnoja. Dzięki pieniądzom, które dostał od tych oligarchów, pracując dla nich, mógł zostać współzałożycielem spółki ERA, z której później wyrosła słynna deweloperska grupa Radius i jej menedżerzy założyli podsłuchowe restauracje, podsłuchową restaurację Sowa i Przyjaciele, w których to dokonano właśnie nielegalnych podsłuchów. Tam importer rosyjskiego węgla Marek Walenta uczestniczył w operacji podsłuchowej inspirowanej przez Służby Rosji, dzięki której prozachodnia platforma obywatelska została odsunięta od władzy, a władzę przejęła antyzachodnia partia PiS, partia Adama, Adama Glapińskiego. I Glapiński dostał ten pałac w drodze wymiany, aczkolwiek wymienił ten pałac na znacznie, znacznie, znacznie mniejszy domek na warszawskim Wilanowie to jest oczywiście atrakcyjna lokalizacja Wilanów, ale jednak znacznie większy pałac otoczony jeszcze ogromną posiadłością w lesie nad rzeczką, nadal blisko Warszawy, ale w bardzo pięknych okolicznościach przyrody jest nieporównanie atrakcyjniejszy i ma znacznie większą wartość. Taka wymiana to żadna wymiana. To, to po prostu łapówka, i tę łapówkę Glapiński dostał od Roberta Szustkowskiego, od polsko-rosyjskiego biznesmena powiązanego z kremlowską mafią sącewską i jej oligarchami Andrzejem Skoczem i Lwem Kwietnojem. Od Roberta Szustkowskiego, który był polskim przedstawicielem rosyjskiego mafijnego banku Montaż Spiec Bank którego to banku dokumenty Glapiński ukrywa w swoich archiwach i nie chce pokazać ich w gazecie wyborczej. Tak się to wszystko splata, tak się to wszystko zagęszcza, jak mówi Klementyna Suchanow, która też nam opisała w swojej książce: To jest wojna, podobną sieć związków z Rosją. Ja gorąco polecam moje książki. Macierewicz i jego tajemnice, gdzie jest mowa o Szustkowskim, jak również książkę Macierewicz, jak to się stało, gdzie jest mowa o człowieku, o sb który chronił Antoniego Macierewicza za czasów PRL, to był pu pułkownik, wcześniej podpułkownik Stefan Mikołajski i tak się składa, że Stefan Mikołajski działał w Departamencie 3A który później stał się Departamentem V Komunistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. I tak się dziwnie składa, że w tym samym departamencie działał Jan Larecki, który później przeszedł do wywiadu, a właściwie wrócił do wywiadu, ponieważ Jan Larecki skakał tak między wywiadem a Departamentem Pułkownika Mikołajskiego. Jan Larecki, ten sam, który szefowi wywiadu PRL, Janowi Słowikowskiemu, Polecił Adama Glapińskiego, o czym mogliśmy się przekonać dzisiaj. Wiem, kochani, że to, o czym mówię, jest bardzo splątane, no ale tak się tworzy dobre sieci wpływu, żeby wszyscy byli od siebie na różne sposoby zależni i równocześnie, żeby trudno było te sieci rozwikłać i zorientować się e, dokładnie, jak one funkcjonują, a jednak to robimy. Robię to ja, robi to Klementyna Suchanow i robi to Reset Obywatelski, który, jak już wiecie, nie ma sponsorów na Kremlu, nie ma sponsorów na Nowogrodzkiej, nie ma sponsorów państwowych, nie ma sponsorów prywatnych, więc jesteśmy znacznie biedniejsi niż Ordo Juris. Ale jesteśmy bogatsi o Was, bo mamy Was, sponsorów obywatelskich. Bez Was to, takie rzeczy, to co robimy w resecie obywatelskim, byłoby niemożliwe. Bez Was niemożliwe byłoby na przykład pokazanie esbeckiej teczki Adama Glapińskiego, którą dzisiaj analizowaliśmy. Dlatego gorąco Wam dziękuję za każdą formę wsparcia, za lajki. Raz jeszcze bardzo proszę o lajki, bo każda łapka w górę zwiększa widoczność tej transmisji. Za komentarze, bo one też pomagają. Za udostępnianie w mediach społecznościowych ono jest kluczowe, żeby jak najwięcej osób się dowiedziało o tym, że można takie fakty, jak te, które tu przedstawiamy, poznawać. Za wysyłanie linka do tej transmisji znajomym. Za to bardzo gorąco również dziękuję. No i oczywiście bardzo gorąco dziękuję za wsparcie finansowe, bo bez niego nie moglibyśmy nadawać. Można nas wspierać poprzez wpłaty na konto Fundacji Arbitror bezpośrednie. Wpłaty. W tytule trzeba wpisać darowizna na cele statutowe, reset obywatelski. Bardzo gorąco do tego zachęcam. Zapewniam, że jest jeszcze wiele teczek i innych tajnych lub dyskrecjonalnych dokumentów, które należy zgłębiać, i każda złotówka, którą dajecie, się do tego przyczynia. Bardzo zachęcam też do wspierania nas na portalu zrzutka.pl. Tam również można nas wspierać. I można nas także wspierać w serwisie Patronite. Patronite.pl łamane przez reset obywatelski. To reset obywatelski już pisane bez żadnych, bez żadnych kropek. Bardzo serdecznie dziękuję każdemu, kto to, kto to zrobi. Wiem, że jest ciężko, bo prezes Glapiński, którego teczkę dzisiaj analizowaliśmy, prezes Glapiński zafundował nam inflację, zafundował nam inflację ponad dwunastoprocentową, która zaraz zacznie nie tylko zżerać nasze portfele, ale też niszczyć naszą gospodarkę. I w świetle powiązań prezesa Glapińskiego, o których mówiliśmy dzisiaj, wypada spytać. Czy to jest nieudolność, czy jednak w tej nieudolności jest metoda? Ja wiem, że prezes Glapiński jest bardzo bezczelny. Kiedy Justyna Dobrosz, oracz z gazety wyborczej, goniła go po korytarzach sejmowych, pytając go, jak to jest, że przyjął pałac od biznesmena związanego z Rosją? On się tylko uśmiechał w odpowiedzi. Jakiś czas temu spotkałem prezesa Glapińskiego na ulicy. Byłem akurat na placu Trzech Krzyży nagle pod jedną z restauracji, jeśli dobrze pamiętam, tam jest restauracja Marty Gessler, podjechał duży, lśniący van, zajechał właściwie prawie, że na chodnik, wysiadł z niego kobiety, nie będę oceniał po wyglądzie, bo nie należy nikogo oceniać po wyglądzie. A za nimi wysiadł uśmiechnięty prezes Glapiński. Podszedłem do niego i powiedziałem: Montaż specbank pozdrawia. A on uśmiechnął się radośnie do mnie i powiedział, że życzy wszystkiego dobrego. Był naprawdę w szampańskim humorze, podczas kiedy my jesteśmy w humorze coraz gorszym ze względu na. To, co się dzieje z naszymi portfelami, i ze względu na to, że Polska, mimo e, antyrosyjskiej retoryki PiS, jest przez te partie ciągle przepychana na wschód w stronę, w stronę Rosji. E, oby kiedyś się ten humorek prezesowi Glapińskiemu zepsuł, a przede wszystkim, oby kiedyś musiał nam odpowiedzieć na wszystkie pytania. Reset obywatelski.